Była kobieta. Autor Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Marek obudził się i popatrzył na tani elektroniczny zegarek na ręku. Była siódma pięćdziesiąt. Nie potrzebował budzika, żeby wstać o odpowiedniej porze i nie spóźnić się do szkoły, ale nawet gdyby potrzebował, to nie mógłby go nastawić, bo w ich ciasnym, jednopokojowym mieszkaniu nie mieli takiego urządzenia. Jeszcze miesiąc wcześniej budzik stał na niskiej ławie obok wazonu, w który Marek wstawiał czasem bez, bo mijał kilka krzaków wracając ze szkoły. Robił matce bukiet, bo kiedyś się z nich cieszyła, ale ostatnio przestała. Marek żałował tego budzika, bo pokazywał wyraźnie na elektronicznym wyświetlaczu godzinę i miał wbudowane radio. Lubił słuchać muzyki, gdy siedział sam w domu. Matka jednak sprzedała budzik, chociaż dostała za niego nie więcej niż piętnaście złotych, może nawet dziesięć. Potrzebowali jednak pieniędzy. Mieli długi. Marek chodził do czwartej klasy i umiał już dobrze czytać, więc niepokoiła go rosnąca za szafką na buty sterta listów z ponagleniami do zapłaty. Bał się, że ktoś każe im wyprowadzić się albo wyłączy prąd. Kiedyś nawet zapytał o to matkę, ale ona wytrzeszczyła oczy, skóra napięła jej się na kościach szczęk i zaczęła na niego krzyczeć. Potem trzasnęła drzwiami i wyszła z mieszkania. Nie wracała przez dwie noce. Nigdy więcej już nie pytał o listy, bo bał się, że kiedyś wyjdzie i nigdy nie wróci. Marek wiedział, że musi iść do szkoły. Gdyby został w łóżku i matka obudziłaby się około dziewiątej, to byłaby zła, że wagaruje, chciał jednak na nią popatrzeć. Ostatnio rzadko ją widywał. Zbliżył się do kobiety na czworakach i usiadł na brudnym dywanie tuż obok jej tapczana. Leżała na brzuchu, przykryta kołdrą, bo czerwcowe noce były jeszcze chłodne, chrapała lekko. Twarz miała obróconą w jego stronę, stopy i jedna ręka wystawały jej poza tapczan. Patrzył przez chwilę na jej wychudbą, nakrapianą czerwonymi plamami twarz. Musiała zmyć cały makijaż, gdy wróciła. Rzadko to robiła ale widocznie przyjechała wcześniej niż zwykle. Musiał ją ktoś przywieźć samochodem. Pociągiem lub autobusem wracała nawet o dziesiątej. Pracowała aż w Warszawie, bo mówiła, że tam zarabiał wiele więcej. I pewnie zarabiała, ale długów mieli mniej, gdy pracowała na kasie w dyskoncie. Co prawda narzekała wtedy, że boli ją kręgosłup od siedzenia, ale Markowi stawały łzy w oczach, gdy wspominał tamte lata. Też była zmęczona, ale inaczej na niego patrzyła. Na siebie też patrzyła inaczej, z większym szacunkiem i miłością. Chłopak westchnął. Wiedział, że powinien się ubierać, ale nadal wpatrywał się w matkę. Mimo zmęczenia widocznego na jej twarzy i zmarszczek, nadal uważał, że jest piękna. Nigdy nie spotkał piękniejszej kobiety i był pewien, że nie spotka. Popatrzył na jej rękę, zwisającą do podłogi i dotykającą starego dywanu. Serce zabiło mu mocniej. Już nie tylko trzy palce, ale cała dłoń była pomarszczona i miała zielonkawy odcień. Wszystkie paznokcie były długie, twarde i niemal czarne, jakby grzebała nimi w ziemi. Bardziej przypominały szpony ptaka, którymi można było chwytać ryby za grzbiety i wyciągać je z wody. Przemiana matki postępowała szybciej niż się spodziewał w zeszłym tygodniu tylko palec wskazujący był inny, jakby przyszyty od jakiejś wstrętnej staruchy. Tylko skąd to się brało, dlaczego się zmieniała? Odwrócił wzrok, bo łzy napłynęły mu do oczu. Szybko się przebrał, przemył twarz wodą i otworzył lodówkę. W środku leżała butelka piwa z sokiem, karton mleka, jajka oraz suszona kiełbasa. Wziął kiełbasę, wyjął z chlebaka kajzerkę i rozciął ją nożem. Potem nakładł do środka kilka plasterków wędliny. Od wielu tygodni do szkoły zabierał do jedzenia właśnie taką kajzerkę. Zapakował ją w kartonowe pudełko po hamburgerze z restauracji McDonald's. Było już stare i zatłuszczone, ale wzmocnił je od wewnątrz dodatkową tekturą. Starannie przykleił odpowiednio wycięte kawałki klejem do papieru. Pudełko pochodziło z dobrych czasów, kiedy to matka zabierała go czasami w takie miejsca i kupowała małego hamburgera, a czasem cały zestaw z zabawką. Udawał wtedy, że są w Stanach Zjednoczonych i wsiądą zaraz do samochodu, by pojechać na pustynię. Nigdy nie wyrzucał opakowań po kanapce. Kolekcjonował je. To było już ostatnie. Pozostałe utracił w szkole, kiedy to inne dzieci, niby przypadkiem, ale był przekonany, że specjalnie upadały na jego plecak i je zgniotły. Czasami ci złośliwsi i odważniejsi próbowali rozerwać jego pudełko, ale Marek nie był klasowym fajtłapą. Umiał się bić i dwa razy rozbił za takie próby nosy. Gdy wychodził z domu, wziął klucze. Zawsze musiał brać klucze, bo matki nie będzie w domu, jak wróci. Może zostawi mu zupę z mięsem, ale nie był tego pewien. Matka gotowała mu czasami zupę na mięsie z kurczaka, najczęściej pomidorową, bo wystarczyło dodać jedynie koncentrat. Gdy zamykał drzwi, miał wrażenie, że ktoś patrzy na jego plecy, obejrzał się niespokojnie, ale zobaczył jedynie niebieskie drzwi z trzema zamkami. Jeden był na dole, drugi pod klamką, a trzeci na wysokości półtora metra. Za tymi drzwiami mieszkała zła kobieta, Wanda Korowska. Miał wrażenie, że na niego patrzy. Dzigała mu plecy wzrokiem, jak szpadą, był tego pewien. Nie lubił tej baby. Zbiegł po schodach, pokonując po trzy stopnie naraz, pchnął drzwi i zatrzymał się dopiero na chodniku przed blokiem. Odwrócił się i popatrzył na kolorową elewację budynku, w okna na swoim piętrze. Za szybą mignęła mu głowa sąsiadki z naprzeciwka. Jej blada twarz była pomarszczona jak suszona śliwka i okolona czarnymi, długimi włosami. Kobieta musiała mieć co najmniej siedemdziesiąt lat, ale nie miała nawet jednego siwego włosa. Odróżniała się od reszty starszych pań, które były grube, pyzate, przygarbione, chodziły z wózkami na zakupy na kółkach, kupowały tydzień i znały każdy serial w telewizji. Nikt jej nie lubił, a dzieci na podwórku szeptały sobie na ucho, że to wiedźma. Niektórzy przekonywali, że rzucała na ludzi urok, bo często stała w oknie i wszystkich podglądała. Ci, co mieli lornetki, zarzekali się, że poruszała ustami, mrucząc zaklęcia. Marek w to za bardzo nie wierzył, ale nawet on czuł, że kobieta nie pasowała do innych mieszkańców. Szybko pokonał drogę do szkoły. Czuł ciężar na piersi, bo denerwował się tym, co stanie się wieczorem w domu. Wiedział, że matka wyjdzie i wróci zmieniona i coraz bardziej nieobecna. Przywitał się z kolegami i lekcja za lekcją wlokła się niemiłosiernie wolno. Nie był pilnym uczniem, ale nie był też najgorszy. Trzymał się nieco powyżej środka stawki, nacisk kładąc na angielski informatykę. Z tych przedmiotów był o wiele lepszy, ale nie najlepszy. Mama mówiła mu, że powinien się na nich skupić, bo dzięki angielskiemu można mieć dobrą pracę. Chcesz jednego? Zagadnął jego kolega z ławki, Robert. Podsunął mu batonika w czekoladzie i uśmiechnął się. Mama chce mnie upaść tyle mi tych słodyczy daje, a ja nadal chudy jestem. Chłopak miał rude włosy, biegowatą twarz i wyglądał, jakby trafił przez pomyłkę do czwartej klasy zamiast do zerówki. Większości kolegów sięgał jedynie do ramienia. Marek wziął pod opiekę Roberta w trzeciej klasie, kiedy jego matka zaczęła jeździć do Warszawy do pracy. Ludzie plotkowali, że robi tam coś złego, bo jeździła w krótkich spódniczkach i zaczęła się malować. Niechęć rodziców przeszła na dzieci. W dodatku matka Marka wydawała coraz więcej pieniędzy i oszczędzała na wszystkim. Chłopak chodził często w starych, wypuwiałych, czasami dziurawych ubraniach. Miał tylko jedne buty i niemal mu się rozlatywały na nogach. Kapcie w szkole były tak małe, że bolały go palce. Śmiali się z niego, ale nie chciał lać innych za to, że nabijali się z jego biedy. Był na to zbyt dumny, dlatego stał się obrońcą roberta. Nikt już nie mógł bezkarnie tłudz go, zabierać mu jedzenia i wymuszać pieniędzy, bo Marek rozprawiał się ze wszystkimi bez litości. Nigdy nie odstawiał ręki i bił tak mocno by nie musiał już nigdy poprawiać. Zaczął siedzieć z Robertem w ławce i chociaż ochrona chłopaka była pretekstem, by dać upust frustracji, znalazł przyjaciela. Robert w zdzięczności go dokarmiał i raz, nawet za własne kieszonkowe, zapłacił za niego, by pojechał z klasą do kina. Marek wzbraniał się, nie chciał niczego przyjmować, ale jego nowy przyjaciel tak umiał wszystko zorganizować, że czasami nie dawało się odmówić. Stawiał go w sytuacji bez wyjścia. Robert zapewniał też Markowi strawę dla umysłu. Zapraszał go do siebie i opowiadał w piwnicy straszne historie. Marek miał się dzięki temu czym zająć. W domu nie miał niczego do roboty oprócz odrabiania lekcji i sprzątania. A historie Roberta z reguły były ciekawe i czasami nawet straszne. Na najdłuższej przerwie Marek dostrzegł, jak jeden ze starszych chłopaków, syn lekarza, wytyka go palcem. Tak się chwalił tym, że jego ojciec pracuje w szpitalu, że Marek nie znał nawet jego imienia, ale wiedział, czyim był synem. Początkowo ignorował kpiny, usiadł na podłodze korytarza i wyjął swoje tekturowe pudełko po Big Macu, by zjeść kajzerkę. To wywołało jeszcze większą salwę śmiechu. Syn medyka podszedł bliżej. — Idzie do ciebie ważnie, koleski, będzie się śmiał, uważaj — mruknął siedzący obok Robert. Czuł się w obowiązku uchronić Marka od kłopotów, one bowiem wydawały się go szukać. Marek wzruszył ramionami. Zoleskim od zawsze miał na pieńku. Nie wiedział nawet dlaczego, ot, nie przypadali za sobą. Markowi już wcześniej zdarzało się wdawać z nim w bójki i z reguły je wygrywał. Nie dlatego, że był silniejszy, ale dlatego, że walczył tak, jakby chodziło o życie. Nie wstrzymywał nogi ani pięści. Wszyscy o tym wiedzieli. Ból działał na niego jak płachta na byka. — A musiajesz? Pewnie zimny — powiedział Leski. Był to chłopak z nadwagą, wysoki na swój wiek i bezczelny, przyzwyczajony do tego, że inni zabiegają o jego uwagę. Patrzył na Marka z góry. Podszedł blisko, niemal dotykał czubkiem buta jego uda. — Ty, on ma tam kajzerkę — zarechotał sztucznie, wskazując palcem i odwracając się do swoich przybocznych potakiwaczy — Kajzerkę sobie przyniósł. To kajzerka z marketu? — No, kajzerka — mruknął Marek. Był spokojny, ale czuł, jak w piersi formuje mu się wir gorąca. — Kajzerka za trzydzieści groszy i pewnie ze smalcem i cebulą, to? Oleski próbował się jeszcze śmiać, ale coś w oczach Marka sprawiło, że nie potrafił. Wydał z siebie coś, co bardziej przypominało otrząknięcie, a nie śmiech. — Nic tylko kajzerki, cebulak — po co przylazłeś Olecki? Chcesz wryj? Marek się nieceregielił. Wryj, to ty możesz dostać. Przyszedłem, bo ktoś widział, jak twoja stara wychodziła z pracy w Warszawie, z takiego lokalu, wiesz, co ma czarne szywy. Wiesz co to takiego? Nie wiem. A, wychodziła z takiego miejsca, gdzie można zobaczyć cycki, dupę i nie tylko. Ciekawe, co tam robiła. Mój ojciec mówi, że to dlatego, że. Nikt z gromadzących się na korytarzu gapiów nie dowiedział się, co myślał stary Oleski, bo Marek kopnął jego syna w kolano. Tylko dlatego, że chłopak nie miał na nim wartego całego ciężaru ciała, nie trzasnęło i nie złamało się. Chrupnęło, ale Oleski zdążył przenieść ciężar na lewą nogę, by uchronić staw. Drugie kopnięcie w wewnętrzną część nogi zwaliło go na ziemię. Upadł z mlaśnięciem jak mokra szmata. Marek chciał na niego skoczyć, bić pięściami i kopać, bo wspomnienie o matce, którą kochał ponad wszystko, rozjuszyło go jak nigdy. Jeżeli miał w życiu kogoś bronić, to tylko jej. Czuł wściekłość, po części może dlatego, że nie miał wątpliwości, że Oleski mówił prawdę. Widział, jak ubierała się matka i że pod płaszczem lub kurtką do kolan miała mini spódniczki i obcisłe topy z dużym dekoltem. Widział jej pomalowane na czerwono usta. Prawda bolała najbardziej. Chciał rzucić się na Leskiego z pięściami, ale Robert uwiesił się na nim i nie pozwolił wstać. Syn lekarza, stękając, pokuśtykał w głąb korytarza. — Niech twój stary cię leczy! — krzyknął za nim Marek. — Nóżka się zagoi, ale niech zacznie od mózgu! Jakimś cudem nie trafił tamtego dnia do gabinetu dyrektora. Nawet wychowawca się nie dowiedział. Całe zdarzenie zostało między kilkoma uczniami, którzy je widzieli. Na pewno pomogło to, że trwało niecałą minutę i nie było żadnych wrzasków i krwi. Marek uspokoił się dopiero na ostatnim wlewie, wybiegał się, zmęczył i całe napięcie z niego zeszło. Matka mówiła, że miał temperament po ojcu, opowiadała mu o nim, jak jeszcze wszystko było normalnie, jak pracowała jak inni w sklepie i nie malowała na czerwono ust. Mówiła, że Marek musi poskromić te swoje napady, bo umrze głupio. Może rozbije się na motocyklu jak jego tata, który przeżył jedynie dwadzieścia siedem lat. Marek nawet go nie pamiętał. W szatni, kiedy się ubierał, Robert szturchnął go łokciem. — Idziesz dzisiaj do piwnicy do mnie, nie? — upewnił się. — Opowiem ci nową straszną historię, co? Jest naprawdę dobra. Usłyszałem ją od mojej babci, która mieszka na wsi, po drugiej stronie Siarpianki. Marek pokiwał głową. Robert kolekcjonował straszne historie, a szczególnie te, które dotyczyły ich miasta i okolic. Uważał, że najbardziej straszy to, co jest blisko, tuż za rogiem. Na jego sesje, urządzane w piwnicy bloku, czasem ustawiały się kolejki. Wykradał klucze od matki, prowadził kolegów i koleżanki do piwnicy i opowiadał. No to super, że przyjdziesz. Moja mama zrobiła Makowiec i zawinę cały. Pojemy i opowiem ci o sierpiaku. Ta historia jest po prostu taka, no, że nie wiem, mocna. I chcę ją na tobie wypróbować, bo jak opowiem ją Sylwii, to chcę, żeby wiesz, żeby się ze strachu do ciebie przytuliła. No tak. Robert zaczerwienił się. Marek z trudem powstrzymał uśmiech. Ale Robku, druga możliwość jest taka, że już się nigdy nie pojawi w tej piwnicy u ciebie, bo nie będzie chciała mieć koszmarów w nocy. Może lepiej zaproponuj jej chodzenie i kupię jej lody w cukierni. Ona nie jest taka. Ona jest podobna do mnie. Lubię emocje. No, to co, przyjdziesz? No dobra, ale na pewno weź tego makowca. Lubię makowiec. Kiedy szli przez miasto do bloku Roberta, Marek zauważył znowu łusiejącego chudego mężczyznę z foliówką pełną cukierków. Widywał go często pod szkołą. Siedział z reguły na ławce z książką. Nie podobał mu się. Po chwili jednak mężczyzna zniknął w bocznej uliczce. — No to zejdź do piwnicy. Ja polecę na górę po kluczyki i makowiec, co? — zaproponował Robert. — I weź coś do picia, dobra? — Kompot może być? — Moja mama ciągle gotuje kompot z jabłek. — Pewnie, że może. To ja idę na dół. Marek zszedł po schodach do korytarza, w którym znajdowały się piwnice. Z trzech żarówek działała tylko jedna i do tego słaba. Oblewała betonowe ściany i nierówną podłogę żółtym drżącym światłem. Chłopak ruszył przed siebie, skręcił w prawo i zatrzymał się przed drewnianymi, obitymi płytą MDF drzwiami. Piwnica była zamknięta na potężną kłódkę, oparł się o ścianę i czekał. Przyszedł głównie dla ciasta, wiedział, że w domu czekają na niego tylko jajka w lodówce. Po kilku minutach zjawił się Robert z makowcem pod pachą i plastikową butelką pełną kompotu. Otworzył piwnicę i weszli do środka. Marek trochę zazdrościł koledze tego miejsca. Wyglądało jak tajna baza. Rodzice Roberta nie trzymali tam rowerów ani ziemniaków i pozwolili urządzić mu własny kąt. Były tam jedynie stare meble i trochę przetworów w słoikach na półce. W rogu stał poplamiony narożnik z miejscami do siedzenia dla pięciu osób, a przed nim ława z nawpół wypalonym zniczem. Ściany piwnicy były pomalowane na biało i żółto resztkami farby, które pozostały po remoncie mieszkania. Marek położył plecak na narożniku i usiadł, a Robert postawił na stoliku owinięty w papier makowiec i butelkę z kompotem. Sprawnie zapalił zapałką znicz. — Ale po co? — zaprotestował Marek. — Nie ma co marnować wosku. — Klimat musi być! — odparł Robert i wzruszył ramionami. — Atmosfera jest ważna! Potem podszedł do okienka pod sufitem, przez które wpadały promienie słońca. Stanął na krześle i zamknął wewnętrzną okiennicę, wykonaną z drzwiczek od meblościanki. Jedynym źródłem światła stał się znicz na stoliku. — Gotowy? — zapytał, gdy zszedł z krzesła i usiadł obok przyjaciela. — No tak, pewnie, dawaj. Marek odwinął makowiec z folii i urwał sobie kawałek. Już dawno nie miał w ustach czegoś tak dobrego. — Byłeś kiedyś na siarpisku? — zapytał Robert — na tym bagnie obok nas, co jest nad rzeką? No? no, ze dwa razy może, ale nie właziłem w krzaki. Tam straszne komary są i śmierdzi latem, a zimą to nie wiem po co bym miał tam chodzić. Same gęste krzaki i to bagno to nawet zimą nie do końca zamarza, jakby jak ktoś podgrzewał. To dobrze, że tam nie właziłeś kontynuował robert poważnie. Zaczął mówić swoim opowieściowym tonem, starając się obniżyć głos bo tam dzieją się rzeczy straszne. Na tym naszym siarpisku, które wydaje się niewielkie, ale ciągnie się przez wiele kilometrów wzdłuż naszej małej, ale kapryśnej siarpianki. W gęstych zaroślach, leśnych młodnikach, wśród bagien i trzęsawisk. Ludzie nawet psów tam nie puszczają, jak idą na spacer. To znaczy, jak spacerują w tym lasku wyżej, co tam jeszcze normalna ścieżka jest, bo taki pies w najgorszym wypadku wpadnie w zarośla ujadając, potem piszczy, warczy i nagle milknie i w większości wypadków już nie wraca. A gdy uda mu się wyrwać z uścisku sierpiska, to przybiega do właściciela z oczami pełnymi szaleństwa, z zakrwawionym nosem, poszarpanymi uszami, jakby toczył tam walkę ze stadem hien. No i nie mówiąc o tym, że ma sierść pełną od napęczniałych krwią kleszczy. To co tam jest? Zapytał Marek. Potwory. Robert nachylił się nad świecą, bo oświetliła mu twarz w odpowiedni sposób. Tam żyją potwory. Marek uśmiechnął się. Nie wierzył. Był jednym z tych chłopców, którzy twardo stąpają po ziemi. Nie wierzył w potwory. Sięgnął po butelkę powodzi mineralnej z kompotem i łupił kilka łyków. Tam strasznie śmierdzi, kontynuował Robert. I moja babcia mówi, że to nie tylko dlatego, że tych ludzi, co zastrzelili Niemcy w więzieniu, to wywozili i wrzucali do siarpianki, do bagien albo w doły po torfie. Bo ludzie kiedyś kopali torf, żeby palić w piecach, wiesz, i te ciała nadal tam są i wiosną, jak od marza, to gniją i się pojawia ten mdlący, słodkawy smród. Czasem, jak jest upał i zły wiatr, to do mnie do okien z bloku ten smród dochodzi. A do ciebie? No, zdarza się, że śmierdzi, przytaknął Marek. Nie wiedziałem, że to stamtąd. No, stamtąd. Robert westchnął. No, ale ten stwór był jeszcze przed ciałami i przed wojną. Nikt nie wie, skąd się wziął pierwszy. Różnie mówili na niego najczęściej siarpiak, albo też bogiennik, albo wciąglarz, bo wabił ludzi, którzy szli między zarośla. I nawet nie wiadomo, czym za bardzo wabił. Bo jest odrażający zielony i cuchnący, pokryty taką zbutwiałą korą, co ciągle odpada mu od ramion i od twarzy. I ma setki splątanych ramion, a na końcu każdego ostry pazur lub oko. Wyciąga takie ramię z okiem nad ziemię i może wszystko widzieć z daleka, a ty myślisz, że to jakaś sucha gałąź, i śmierdzi ostro, jak ocet, i naprawdę no nie wiem czym przyciąga. Babcia mówiła, że ludzie zachowywali się, jakby nagle im rozum odjęło, ale nie, że szaleni. Po prostu zapominali o tym, co ich martwiło. Śmiali się czasem, dziwnie, ja myślę, że to od tych gazów bagiennych i torfowych. I siarpiak ich łapał za gardła, szeptał im w ucho jakieś magiczne zaklęcia i zmuszał, żeby wracali. I oni się powoli zmieniali. Przychodzili na siarpisko, najczęściej w nocy, i robili to tygodniami, czasem miesiącami. I powoli się zmieniali. I po tej zmianie, jak się dokonała, to pewnego dnia nie wracali. Albo sami się zmieniali w siarpiaka, albo umierali i wpadali gdzieś w bagno. Marek jadł makowiec i oblizywał brudne palce. Wypił też niemal połowę kompotu. I w pewnej chwili poczuł, że żołądek zaciska mu się, a w gardle rośnie gula. Co ci tam? Wpadło ci nie w tę dziurkę? Zapytał Robert i już chciał poklepać kolegę po plecach, ale ten uniósł rękę, sygnalizując, że wszystko jest w porządku. Powiedz mi o tych zmianach, wykrztusił z siebie w końcu. Jak to wygląda, te zmiany od siarpiaka? No właśnie. Powinienem najpierw o zmianach powiedzieć, kurde, dobrze mówisz, a więc zmiany są po kilku tygodniach widoczne na pierwszy rzut oka, ale dla tych, co widzą taką osobę codziennie, mogą być niezauważalne bo postępują powoli. Na początku zmienia się skóra na twarzy. Człowiek zaczyna być blady, zielonkawy lub siny. Na policzkach i szyi wychwitają też czerwone plamy, jak przy wysypce. Skóra staje się sucha, pomarszczona, włosy matowe, a na zgrubiałych palcach rąk i nóg wyrastają dłuższe niż zwykle paznokcie, takie nawet szpony. Same palce również się wydłużają. No i człowiek chudnie, a kiedy przemiana jest już zaawansowana, ofiara znika bez śladu. Zamienia się w kolejnego siarpiaka lub po prostu umiera? Marek patrzył na roberta intensywnie. Naprawdę to ci opowiadała babcia. Nie kłamiesz? Nie no, co? Ty? Tobie bym nie kłamał. Ta autentyk w ogóle to ja chcę iść na to siarpisko, ale w dzień, by przekonać się, jak tam jest. Po co, Robert? Marek stracił cały apetyt. Zakręcił butelkę z kompotem i spojrzał pod nogi. Zrobiło mu się nagle zimno. Zrozumiał, że jego matka uległa właśnie takiej przemianie, o jakiej mówił Robert. Nie było wątpliwości. Nawet w nocy, jak wychodziła, to szła w stronę rzeki. A jeszcze coś twoja babka mówiła. O tej osobie co się przemienia. No mówiła, ale to taki był, że chyba to przemilcze, bo nikt nie uwierzy. No to powiedz wszystko. To dobra historia, tylko krótka, powiedz wszystko. Marek czuł, że serce bije mu stanowczo za mocno. Zaczął oddychać ustami, bo zrobiło mu się duszno. Babcia mówiła, że siarpiak wysysa z ludzi wolę. Jego bliscy rodzina go nie poznają. Staje się obcym człowiekiem i ma taką mgłę na oczach. Ci, co pozostawali w mocy siarpiaka, przestawali się czymkolwiek interesować. Z każdą kolejną wizytą na siarpisku chcieli bardziej wracać. Nawet często przestawali jeść, interesować się kimkolwiek, rodziną, zwierzętami. Babcia opowiadała, że na wsi był taki odludek, jeden, co go siarpiak zmienił. Miał normalnie pole i hodował króliki, ale w pewnym momencie przestał je karmić i zdechły wszystkie z głodu. Wiesz, jak krowa głodna, to muczy, ale takie króliki to zdechły w ciszy. Babcia mówiła, że to było straszne. Lepiej nie mówić, ale... Marek, co ci jest? Jakoś dziwnie wyglądasz. Poczekaj, uchylę okno. Nie, spoko. Za dużo się nażarłem. Po prostu... Ale ten, ten siarpiak... No? A twoja babcia mówiła, jak takiego człowieka naprawić? Jak zacznie już tam chodzić? Robert wstał z krzesła. No właśnie. Też babcie spytałem, bo na każdego takiego stwora powinno być jakieś rozwiązanie, nie? No, chyba powinno. Babcia mówi, że to ciężko, a nawet podobno niemożliwe. Tak mówiła, ale pewnie po prostu nie wiedziała. Może jest jakieś wyjście, może jak się pójdzie i zabije tego sierpiaka, to ta więź znika. M może? Nie wiem. Marek ledwo słyszał tłumaczenia kolegi. Słuchaj, Robert, pożyczysz mi latarkę, tę ledową, co kiedyś brałem. No dobra, a co? No, potrzebuję. Jutro ci przyniosę do szkoły, może być? No dobra, ale na pewno przynieś, żebyś nie zgubił. Marek wyszedł na ulicę i ruszył w kierunku domu. Z trudem powstrzymywał łzy wszystko stało się jasne matka zmieniała się identycznie jak opisywał robert stawała się kimś innym i nie poznawał jej nigdy nie wierzył w duchy potwory i takie nadprzyrodzone historie ale tutaj wszystko się zgadzało jego matka regularnie wychodziła wieczorem z domu stała się obojętna i nie czuła nawet go nie zauważała czasem jak wyjeżdżała do pracy nie zostawiała nawet pieniędzy na jedzenie i musiał chodzić głodny Wcześniej bywało ciężko, często krzyczała, ale wieczorem zawsze znajdowała dla niego czas. Długo leżała przy nim na łóżku i drapała go po plecach. Przejeżdżała paznokciami od lędźwi aż do karku. I to było tak przyjemne, że wynagradzało mu wszystko. Wtedy ciągle pytała, co jadł i jak jadł. Martwiła się, robiła mu nawet kanapki do szkoły. Potem wszystko zaczęło się zmieniać. Stała się blada, a jej skóra na dłoniach przybrała zielonkawy odcień, paznokcie wydłużyły się, pogrubiały i zakrzywiły. Co drugi dzień wyjeżdżała do Warszawy, do pracy, ale gdy nie wyjeżdżała, to wychodziła wieczorem i wracała dopiero nad ranem. I za każdym razem wracała odrobinę inna, nieco chudsza, obojętniejsza, czasem go nawet nie dostrzegała lub patrzyła na niego z widoczną złością. Schodził jej z drogi, nie zadawał pytań nauczył się, że nie warto. Zaczęła też palić papierosy, wcześniej żałowała na nie pieniędzy, ale teraz, kiedy długów było coraz więcej, kiedy jeździła do Warszawy i pracowała, żeby z nich wyjść, zaczęła wydawać na papierosy. Stary nabukł wrócił. Marek nie mógł tego zrozumieć. Nie paliła jednak w domu. Wydawało mu się, że dlatego, że się wstydziła swojej słabości. Przez ostatnie miesiące nie rozumiał, co się działo. Na początku winił siebie. Sądził, że to z powodu jego temperamentu, tego, że często dzwonili ze szkoły, że się wdawał w bójki i bił za mocno, ale zaczął nad sobą panować. Schował dumę, wstrzymał pięści, chociaż było mu trudno. Pomagał mu w tym Robert. To on sprowadził go ze złej ścieżki. I kiedy usłyszał historię o siarpiaku, zrozumiał, że wszystko pasuje. Nie umiał sobie inaczej wytłumaczyć tego, co stało się z matką. Musiał to zbadać i iść za nią wieczorem. Bał się tego, co tam zobaczy, ale też cieszył się, bo będzie wiedział, na czym stoi. Spróbuje zabić tego stwora, wolał umrzeć, niż patrzeć bezczynnie na matkę, która każdego dnia oddalała się od niego i znikała w mgle. Wrócił do domu, ale nie miał ochoty na jedzenie, chociaż tym razem czekała na niego zupa. Rosół był jeszcze ciepły więc matka wyszła z mieszkania niedawno. Wiedział jednak, że wróci przed wieczorem, żeby coś zjeść. Usiadł na tapczanie i westchnął. Zdjął z półki resoraka. Chłopaki w jego klasie mieli dużo zabawek, konsole do gier i komputery a on od trzech miesięcy nie miał nawet zwykłego telewizora. Matka postanowiła go sprzedać. W domu mógł jedynie czytać książki i wyglądać na podwórko. Podszedł do okna i spojrzał w stronę siarpiska. Nad dachami domów jednorodzinnych widział linię wysokich drzew, a za nimi znajdowały się bagna. Gdy spojrzał w ich stronę, miał wrażenie, że czuje mdły smród. Wyjął z plecaka latarkę i zapalił ją. Nie miał pojęcia, jak miałby pokonać stwora, który zmieniał jego matkę, ale musiał spróbować. Musiał ją ratować. Mamo. Zagadnął Marek, patrząc na matkę, która leżała na łóżku z telefonem komórkowym. Był już w piżamie i leżał na tapczanie. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej spojrzałaby na niego, a może nawet ze zmęczonym uśmiechem podeszła, a on położyłby się na brzuchu i odsłonił plecy do głaskania. Rozmawialiby o przyjemnych głupotach. No, odparła, nie odrywając wzroku od ekranu. Nie ma znowu światła i odłączyli, jak byłem w szkole, powiedział. Patrzyła nadal na telefon, ale widział, że zaciska zęby. Jej twarz stała się przez to ostrzejsza. — Mi tak jasno jest, jak trzeba, żeby było — mruknęła. — Po co ci światło? Lekcję odrabiaj od razu po szkole. Marek nie odpowiedział. Nie lubił, jak odłączali im prąd. — A lodówka? — I tak tam nic nie ma. No i do jutra to jeszcze potrzyma, to zjesz, to jest w środku. Ja już nic z niej nie wezmę. — Wychodzisz dzisiaj, mamo? — No, wychodzę — Nadal na niego nie spojrzała, ale wyczuł w jej głosie irytację. A ja bym chciał. Daj mi spokój, muszę odpocząć, przerwała mu ze złością. Nie krzyczała, ale wiedział, że jeszcze jedno słowo i zacznie. Za oknem ściemniało się, zbliżała się pora, kiedy zazwyczaj wychodziła. Odwrócił się do ściany i udał, że śpi. Dobranoc, powiedział cicho. Przecież nie idę spać, mruknęła i wstała z łóżka. Zacisnął zęby, jeszcze tydzień wcześniej odpowiadała mu dobranoc, ale skończyło się i to. Uzy popłynęły mu po policzkach. Usłyszał, jak zakłada kurtkę, a potem trzasnęły drzwi. Nie zamknęła ich nawet na zamek. Marek zerwał się z łóżka, wciągnął na nogi skarpetki, założył spodnie, bluzę i kurtkę. Ubrania przygotował już sobie wcześniej i ukrył w szafie. Zanim wyszedł z mieszkania, sprawdził jeszcze, czy ma latarkę w kieszeni. Uspokoił się, bo poczuł plastik i zwiniętą gumę czołówki, gdy wychodził z mieszkania, usłyszał jeszcze odgłos kroków matki na schodach na parterze. Zamknął drzwi i pobiegł na dół, przeskakując po trzy stopnie naraz, gdy znalazł się na parterze, ostrożnie uchylił drzwi. Matka szła chodnikiem i kierowała się w stronę rzeki. Gdy przeszła przez ulicę, zapaliły się latarnie. Marek początkowo trzymał się za nią daleko. Na ulicy nie było wielu przechodniów, więc dobrze ją widział. Zauważył kilku mężczyzn stojących pod czynnym całą dobę sklepem z alkoholem i kilka kobiet z siatkami pełnymi zakupów spożywczych. Matka skręciła w wąską uliczkę między domami jednorodzinnymi, która prowadziła nad rzekę. Marek poczuł, że trudno mu się oddycha. Poczuł coś kwaśnego na końcu języka. Wyglądało na to, że Robert miał rację. Siarpisko ją przyciągało. Kobieta szła pewnie, nie oglądała się za siebie, nie bała się. Wydawało mu się, że nawet przyspieszyła. Kiedy weszła na ścieżkę prowadzącą między drzewa, zdał sobie sprawę, że zaraz straci ją z oczu z powodu mroku i gęstego lasu. Serce podeszło mu do gardła. W biegu zdyszany między drzewa próbował dojrzeć matkę pomiędzy grubymi, powykrzywianymi pniami i poplątanymi gałęziami, ale jej nie widział. Poczuł, że na spoconych policzkach siadają komary. Brzęczały mu koło uszu i gryzły. Były tak natrętne, że naciągnął na dłonie rękawy kurtki i założył kaptur, chociaż pod płynął mu po plecach, a pod koszulek lepił się do skóry. Ścieżka, ledwie widoczna w gęstym podszycie, rozgałęziała się i prowadziła w trzech kierunkach. Nie chciał zgadywać, gdzie powinien iść. Wiedział, że wtedy nigdy by nie odnalazł matki. Nadstawił uszu. Ale wokół rechotały jedynie ropuchy i żaby oraz nawoływały się nocne ptaki. Słyszał też dziwne sząkanie, daleko, daleko psy i wzyczenie much oraz komarów, które próbowały mu nawet wlecieć do uszu. I nagle zrobiło się ciemno, niemal w jednej chwili, jakby ktoś zgasił słońce. Jednocześnie doszedł go mdlący odór z nadsiarpianki. Wiatr dmuchnął w rozpaloną twarz chłopca i wydał mu się ciepły jakby pochodził z ust, pomyślał, że jakiś olbrzymi potwór odetchnął z ulgą, że skończył się dzień i zaczęła się noc. Marek wyciągnął z kieszeni czołówkę i zamocował ją sobie na głowie, ale kiedy miał zamiar ją włączyć, zobaczył białe światełko po prawej. Natychmiast ruszył w tamtym kierunku, bo był pewien, że to komórka matki. Z początku próbował iść bez włączonej czołówki, bo bał się, że zostanie dostrzeżony ale po kilku zaledwie krokach noga wpadła mu w wypełniony gęstym błotem dół, a gdy ją wyciągnął, wódo dźgnęła go gałąź tak silnie, że ledwo powstrzymał okrzyk bólu. Włączył latarkę, ale ustawił najmniej intensywne czerwone światło. Matka szła kilkanaście metrów przed nim i zaczęła już schodzić z płaskiego wału w stronę siarpiska. Tam, w kępach gęstych zarośli, drzewa rosły rzadziej. Było tam mokro, a wąskie, meandrujące od nogi rzeki tworzyły często małe starorzecza, a nawet stawy. Marek poczuł, jak powietrze staje się gorące i wilgotne, tak wilgotne, że na górnej wardze co chwilę zbierała mu się woda i pot. Grunt pod jego stopami ciamkał głośno, a wokół rechotały ropuchy. Śmiały się z jego wysiłków. Widział, jak kroczyły po ścieżce, nadymały się i patrzyły na niego beznamiętnie, wytrzeszczając oczy. Za plecami chłopca rozległo się chrząknięcie, a zaraz potem gdzieś daleko przed nim ochrypły kwik. Marek pomyślał, że to dzik wpadł do bagna i nie mógł się uwolnić. Zwierzę musiało walczyć, by wyjść na suchy ląd. Kwiczało głośno kilka razy, coraz słabiej i w końcu umilkło. Miał ochotę zawołać matkę, prosić ją i błagać, by wróciła. Tylko co by się wtedy stało? A może tylko przyciągnąłby siarpiaka, i zachorował na to, co ona. Ścieżka rozszerzała się i zwężała, miał kolejne skrzyżowania i wybierał drogę tak, by zbliżyć się do białego światła telefonu matki. Nie miał jednak pewności, że dobrze idzie. Komary i gzy nie pozwalały mu się zatrzymać i zastanowić. Gdy tylko zwalniał, atakowały z taką wściekłością, że nie mógł się skupić. Ciągle czuł ukłucia na ciele i twarzy i wiedział, że kolejnego dnia będzie wyglądał tak, jakby wetknął głowę do ula. Zastanawiał się, dlaczego matka nigdy nie miała śladów po ukąszeniach i doszedł do wniosku, że musiała używać jakiegoś bardzo dobrego środka odstraszającego owady. Nie było na to innego wytłumaczenia. Nagle światło przed nim zatrzymało się i serce chłopca zabiło mocniej. Znajdował się na środku siarpiska, blisko głównej odnogi rzeki. Jeżeli gdzieś miał być potwór, to właśnie tam. Może już go dojrzał setkami oczu zatkniętych na tych poskręcanych jak gałęzie ramionach. Może śledził jego każdy krok. Chłopak zwolnił. Komary kłębiły mu się nad głową jak szara mgła. Szedł ostrożnie, tłumiąc światło czołówki dłonią. Bał się je wyłączyć całkowicie, bo musiał widzieć, gdzie stawia stopy. Nie chciał podzielić losu dzika, który utopił się w bagnie. I wtedy usłyszał matkę. Szeptała coś. Nie mógł zrozumieć słów, ale wydawało mu się, że próbuje kogoś do czegoś przekonać. Jej głos był łagodny i spokojny. Mówiła tak do niego jeszcze przed rokiem. Ruszył ścieżką, by zobaczyć matkę, ale po kilku krokach stwierdził, że oddala się od białego światła, a jej głos cichnie. Zorientował się, że musiał gdzieś po drodze źle skręcić. Ścieżki były tak blisko siebie, że nie mógł być pewien, gdzie która prowadzi. Czuł się jak w labiryncie. Zawrócił i zszedł ze ścieżki, zagłębiając się w zarośla w miejscu, gdzie pierwszy raz usłyszał szept matki. W linii prostej dzieliło go od niej zaledwie kilka metrów, najwyżej dziesięć. Gęstwina splątanych krzewów i gałęzi zasłaniała wszystko, ale na wysokości trzech metrów, w koronach drzew, dojrzał wyraźnie białą poświatę. Była dla niego jak drogowskaz. Ruszył w stronę matki. Kolczaste gałęzie szarpały go za kurtkę i spodnie, zagłębiały się pomiędzy włosy na głowie i drapały w kark. Stopy grzęzły w miękkiej ziemi i upadłych zbutwiałych liściach. Oddech mu przyspieszył i poczuł się tak, jakby siarp jak nachylał się nad nim i ściskał go drewnianymi ramionami. I nagle zorientował się, że zapadła cisza. Żaby i ropuchy rechotały gdzieś daleko, pomlaskiwanie i chlup od wody były ledwo słyszalne. Nawet muchy i komary brzęczały gdzieś wyżej i dalej, jakby od miejsca, do którego zmierzał, odpychała je magiczna siła. Czuł niemal jak powietrze wibruje, nasycone jest elektrycznością i pachnie czymś ciężkim i groźnym. Wyjął z kieszeni nóż i stawiając ostrożnie nogi na mchu pomiędzy przegniłymi konarami i kałużami szedł w stronę białego światła. Ominął pokryty niemal w całości hubą drzewną zwalony pień starej olchy i usłyszał pomruk, a potem regularne trzeszczenie, jakby ktoś kołysał się w starym fotelu na biegunach. Zgasił latarkę. Nie chciałby siarp jak go dostrzegł. Miał szansę zaskoczyć stwora, musiał znaleźć jego słaby punkt. Teren opadał, a gęste wysokie krzewy zamieniły się w tatarak i trzcinę wodną. Siarpianka była w tamtym miejscu szeroka na trzy metry i płynęła wolno, leniwie, na tyle wolno, by rzęsa i drobnolistny żabi ściek pokrywały całą jej powierzchnię. Wyglądałaby jak łąka, gdyby nie żaby i ryby, które gwałtownymi ruchami mąciły wodę. Matka Marka stała na drugim brzegu rzeki, na brukowanej drodze, tej zapewne, której używano dawno temu do złożenia ciał z miasta. Patrzyła w stronę ciemnego lasu i wyglądała tak, jakby na kogoś czekała. Chłopak chciał ją zawołać, ale wiedział, że nie powinien. Była tam wiele razy i skoro wtedy nic jej się nie stało, teraz też nic nie powinno. Noga zagłębiła mu się w gęste błoto, ale wyciągnął ją i stanął na leżącej na brzegu kłodzie. Najpierw usłyszał siarpiaka. Nie były to kroki, ale coś podobnego do rozciągania starej skóry, trzeszczenie i wilgotny wisk. Z pomiędzy drzew. Wypełzło coś splątanego, czarnego i lśniącego. Przypominało markowi wyschniętą kolczastą jemiołę z białymi, śliskimi kulkami na końcach gałęzi, które wydawały się oczami. Tylko jemioła nie miała gałęzi grubych, jak męskie ramiona, nie trzeszczała i nie poruszała się. Nie mogę już tak, szepnęła matka, idąc bez strachu w stronę potwora. Chodź, bo ja nie mogę już. To mnie ściska w piersi. Zabierz to ode mnie. Nie chcę tego czuć, chociaż na chwilę. Stwór nie przesunął swojego ciężkiego tułowia, a jedynie wyciągnął ramiona. Te wydawały się rozplątywać, odwijać od korpusu, chrzęszcząc przy tym i trzeszcząc. Kilka zakończonych połyskującymi kulami skierowało się ku górze. Wzniosło nad korony skarłowaciałych drzew i krzewów. Przypominały gałki oczne nadziane na patyki, Obracały się i krążyły, jakby jak chciał się upewnić, że nikt nie będzie przeszkadzał w tym, co za chwilę zrobi. Buchnął zapach octu tak ostry, że oczy Marka zapiekły. Chłopiec oblizał skraplający się na górnej wardze pot i przełknął ślinę. Nic nie mógł zrobić, ale przecież musiał. Chmary komarów wróciły i obsiadły mu twarz. Gdzieś w oddali znowu rozległ się ryk pochłanianego przez bagno zwierzęcia. Zabierz mnie na chwilę, poprosiła matka. Wydawała się nie bać cuchnącego stwora. Chociaż na tę noc, na tę noc... Ramiona siarpiaka dotknęły jej rąk, oplotły się wokół nadgarstków, wpełzły na plecy, uniosły kobietę w powietrze, oderwały od ziemi. Marek chciał krzyczeć, ale głos uwiązł mu w gardle. Bał się, że krzycząc spowoduje, że stwór stanie się agresywny... Poza tym matka wyglądała tak, jakby chciała, żeby jak ją zabrał gdzieś daleko. Ramiona stwora delikatnie i czule przyciągnęły ją do zdrewniałego korpusu. Pół leżała dwa metry nad ziemią, wspierana przez kilkadziesiąt gałęzi, zasłonięta w części przez liście, kołysana lekko w akompaniamencie rochotu żab, trzasku gałęzi i wizgu wilgotnych konarów. Nad rzeką podniosła się mgła, skłębiła się i zasłoniła ścieżkę. Siarpiak wyglądał tak, jakby wyrastał z chmury. Marek patrzył jak urzeczony na matkę. Nad jej głową pojawiła się nagle biała kula wielkości arbuza. Pulsowała, jakby w środku biło serce. Kobieta wyciągnęła do niej dłonie początkowo powoli i łagodnie, a potem wbiła w nią paznokcie gwałtownie i wściekle, jakby chciała ją rozszarpać. Kula pękła, a przezroczysty płyn chlusnął w otwarte usta matki i na jej twarz. Kobieta zaczęła się krztusić, ale nadal nie uciekała. Wiatr przyniósł falę kwaśnego smrodu. Marek chciał krzyknąć, ale gardło spuchło mu ze strachu. W skroniach pulsowała krew. Chciał zawołać matkę. Wrzeszczeć z całych sił, ale nagle usłyszał za sobą pękające gałęzie i coś zimnego, kościstego zamknęło mu się na ustach. Poczuł na brzuchu twarde ramię, a na plecach ciepło i wilgoć. Nie zapomniał jednak, że jest uzbrojony i wbił nóż w ramię oplatające mu brzuch. Usłyszał chrypły krzyk i oba ramiona się cofnęły. Chłopak rzucił się przed siebie w leniwie płynącą siarpiankę runął w gęstą od rzęsy cuchnącą wodę zanurzył się cały ale odbił się od mulistego dna i nabrał powietrza zaraz potem poślizgnął się na leżącym pod wodą pniu i znowu upadł zamknął oczy i pełznąc po omacku wyczołgał się na drugi brzeg nie oglądał się za siebie biała po świata komórki matki zgasła i uciekał na czworaka w całkowitej ciemności Spazmatycznie łapał ciężkie, wilgotne powietrze. W ustach czuł smak brudnej wody. Między zębami zgrzytał mu piach i drobne liście rzęsy. Buty przy każdym kroku mlaskały i wypływała z nich woda. Nasiąknięte ubranie ciążyło i zrobiło mu się zimno. Ale nie zwracał na to uwagi, tylko uciekał jak najdalej. Kilka razy ostre gałęzie podrapały mu twarz. Aż w końcu uderzył głową w wąszały głaz... I dopiero wtedy przypomniał sobie, że miał czołówkę. Włączył ją, wstał i zaczął biec. Wydawało mu się, że coś go goni, dyszy gorącym powietrzem na plecy, ale bał się odwrócić. Co by to dało? Po chwili natrafił na wyłożoną kamieniami drogę, tę samą, na której matka spotkała siarpiaka i pobiegł nią w kierunku domu, poganianych lub potem wody i szumem siarpiska. Gdy Marek się obudził, matka leżała na tapczanie i spała. Poczuł jak węzeł ściskający mu serce i nie pozwalający zasnąć niemal do świtu rozluźnia się. Chłopiec wstał cicho z łóżka i zbliżył się do matki. Spojrzał na jej twarz. Skóra miała zielonkawy odcień, pod oczami znajdowały się sine plamy, jakby przejechała tam bryłą węgla. Palce na dłoniach wydłużyły się jeszcze bardziej a czarne paznokcie przypominały już nie sztylety, ale noże. Dłonie, które kiedyś dawały mu co wieczór pieszczotę, wyglądały tak, jakby mogły już zadawać jedynie ból. Poczuł, jak w piersi zbiera mu się gorąco, ale powstrzymał łzy. Uklęknął przy matce i ostrożnie dotknął opuszkami palców jej dłoni. Skóra była zimna, giętka jak plastelina, ale ciepła. Cuchnęła sierpiskiem. Oblizał usta i obserwując twarz matki z bijącym mocno sercem nachylił się nad jej dłonią i dotknął jej policzkiem. Zamknął oczy, wyobrażając sobie, że go głaszcze po twarzy i mówi coś miłego. I wtedy, nagle i niespodziewanie, z jego klatki piersiowej wyskoczył krótki, urywany szloch, który chłopiec natychmiast wepchnął w siebie i ukrył, a potem ze szklącymi się od łez oczami odsunął od matki i spojrzał na jej twarz. Nie obudziła się jednak i odetchnął. Wolał, jak spała, bo wtedy mógł patrzeć na nią bezkarnie. Nie pytała ostrym tonem, dlaczego się gapi, nie ściągała brwi i nie zaciskała szczęk. Mógł ją obserwować i przypominać sobie, jak było wcześniej, kiedy jeszcze nie chodziła na sierpisko. Patrzył na nią bez ruchu niemal pięć minut, a potem odsunął się i poszedł po ubranie do łazienki. Zaraz po powrocie z siarpiska jeszcze w nocy wyprał je w zimnej wodzie świecąc sobie czołówką w mieszkaniu nadal nie było prądu potem rozwiesił je nad wanną miał jeszcze w szafce czyste spodnie i podkoszulek oraz bieliznę więc to że ubrania nie wyschły nie martwiło go miał jednak tylko jedną parę butów nie licząc kapci w szkole były nadal mokre na szczęście szwy się nie rozeszły a więc przemoczenie widocznie im nie zaszkodziło Miał więc do wyboru albo założyć mokre buty lub wygrzepać z szafki stare tenisówki, ale tamte były za małe i musiałby cały dzień chodzić z podkurczonymi palcami, co sprawiało mu ból. Ostatecznie założył te mokre. Przed wyjściem z mieszkania zerknął jeszcze raz na matkę. Na siarpisku zawiódł i stchurzył, ale zawsze był kolejny dzień i obiecał sobie, że spróbuje ponownie. Zawsze był kolejny dzień. Kiedy wyszedł na klatkę schodową, serce zabiło mu mocno. Drzwi od mieszkania sąsiadki z naprzeciwka, Wandy Korowskiej, były otwarte. Nigdy nie widział wnętrza jej mieszkania, bo drzwi zamykała na potrójny zamek i miała jeszcze dodatkowo łańcuch. Zobaczył korytarz wyłożony pomalowaną na biało boazerią. Niemal od razu zauważył pieniądze, które leżały na komodzie w kolorze jasnego drewna tuż za drzwiami. Wszyscy plotkowali, że korowska była bardzo bogata, bo jej mąż umarł w wypadku przed pięcioma laty i był ubezpieczony na życie. Marek odwrócił się, gotowy zignorować pieniądze. Zamknął za sobą drzwi i ruszył w stronę schodów. Wtedy jednak znowu zerknął na komodę. Banknoty, które tam leżały, były wyjątkowo duże i miały żółto-brązowy kolor. Do blatu przyciskała je wykonana z żelaza figurka dwugarbnego wielbłąda. Nagle drgnął, bo rozpoznał nominał. To były dwustu złotówki. Tylko raz widział taki banknot i już wtedy nie mieściło mu się w głowie, ile można było kupić jedzenia za taki jeden mały papierek. A tam leżało ich co najmniej pięć, może sześć. Szybko przeliczył jaka to suma i zdał sobie sprawę, że te pieniądze mogłyby wystarczyć na zaległy rachunek za prąd. Widział ostatni list. Wystarczyło zapłacić 800 złotych i opłata za ponowne przyłączenie, i będzie miał światło. Tego bał się najbardziej: samotności i ciemności. I na klatce nikogo nie było. Panowała głucha cisza. Marek powinien schodzić po schodach i biec do szkoły, bo zbliżała się ósma, ale nadal stał w miejscu, ze wzrokiem wbitym w banknoty. I nagle sam. Bez udziału woli zrobił krok w stronę mieszkania korowskiej. Serce szarpnęło mu się w piersi, bo banknotów było co najmniej siedem tak, siedem. Starczyłoby nawet na buty i jeszcze na jedzenie. Stał już na wycieraczce korowskiej i nawet nie wiedział, jak tam doszedł. Na klatce nadal panowała cisza, a z wnętrza mieszkania nie dobiegał żaden dźwięk. Czy pani? szepnął na próbę, pewny, że Korowska wyjdzie zaraz z pokoju z dziwnym płaskim uśmiechem, który wyglądał tak, jakby miała ochotę splunąć. Nikt jednak nie wyszedł, żeby go powstrzymać. Na próbę przestąpił próg mieszkania, gotowy odskoczyć, jakby ułożony w wiodełkę parkiet mógł parzyć. Nie parzył jednak, a na klatce i w domu Korowskiej nadal panowała cisza. Wstrzymał oddech i zrobił jeszcze jeden długi krok, Wyciągnął daleko rękę i chwycił w palce wystające za krawędź komody banknoty. Szarpnął mocno i żelazny wielbłąd zachybotał się, a potem rąbnął o parkiet. Marek był już jednak w biegu. Kiedy rozległ się łomot w mieszkaniu Korowskiej, on znajdował się już na pół piętrze. Przeskakiwał cztery stopnie naraz, trzymając się poręczy dla równowagi, w dłoni ściskał banknoty, pędził, jakby gonił go sam diabeł, pewien, że usłyszy za sobą głos sąsiadki, ale do uszu dochodził jedynie szum krwi, jego własny szybki oddech i wilgotny odgłos butów, które wydawały taki dźwięk, jakby chodził po nasiąkniętym wodą dywanie. Zatrzymał się przed drzwiami prowadzącymi na zewnątrz i dysząc ciężko spojrzał za siebie. Zorientował się, że banknoty trzymał ciągle między zakleszczonymi silnie palcami. Schował je szybko do kieszeni spodni, tuż przed tym, gdy drzwi przed nim otworzyły się i do środka weszła korowska. Była to wysoka kobieta, niemal wzrostu jego matki, mająca już blisko siedemdziesiąt lat, ale trzymająca się prosto i mająca szczupą sylwetkę. Jej pomarszczoną, bladą twarz okalały długie, do ramion rozpuszczone czarne włosy. Może to one. Zapewne często starannie farbowane nadawały jej taki nienaturalny wygląd. I jeszcze usta, zawsze pomalowane na czerwono i wąskie, jak krwawa blizna na skórze. I te właśnie usta wygięły się w niby uśmiechu, ale tak naprawdę wydawało mu się, że zaraz rozchylą się i kobieta splunie mu pod nogi z pogardą. Nie odezwała się jednak, a on poczuł, że serce przestało mu bić. Krew odpłynęła z twarzy ale zaraz potem poczerwieniał i wystękał dzień dobry. Nie czekał na odpowiedź, tylko przemknął obok sąsiadki i pobiegł do szkoły. Był już spóźniony. Marek myślał, że ukradzione pieniądze go ucieszą, że wydaje niemal natychmiast, ale ciążyły w kieszeni jak kamień. Aż do przyjścia do szkoły nie sięgnął po nie, by spojrzeć, ile ukradł. Pilnował jedynie, by banknoty nie wypadły ze spodni. I szedł z bijącym mocno sercem przez miasto, spodziewając się, że za chwilę aresztuje go policja. Gdy zobaczył zaparkowany przed szkołą radiowóz, pobladł i chciał zawracać do domu. Przez chwilę był przekonany, że policjanci przyjechali po niego, chociaż to było niemożliwe. Zdobycz wyjął z kieszeni dopiero w toalecie, kiedy zamknął się w kabinie. Przeliczył banknoty i stwierdził, że było ich dziewięć, a więc w ręku miał tysiąc osiemset złotych, Sumę, która pozwoliłaby na przywrócenie prądu w mieszkaniu, na wypełnienie lodówki i nawet na nowe buty, te stare nie przestawały ciamkać, jakby ciągle stąpał po namokłej wodą szmacie. Niektórzy w szkole już to usłyszeli i zaczęli się śmiać. Pomyślał też przez chwilę, żeby oddać banknoty matce i w ten sposób wkupić się w jej łaski, ale wiedział, że to niczego nie zmieni. Może w pierwszej chwili go pochwali, ale to nie było takie pewne, Potem pojawią się pytania i w końcu wyzna, że je ukradł. Wtedy matka każe mu je oddać i przeprosić sąsiadkę, tego był pewien, a on nie chciał ich oddawać, chociaż parzyły w skórę jak rozżarzony węgiel. Lekcje w szkole mijały bardzo powoli. Kilku chłopaków zaczęło się śmiać z jego ciemkających butów, i pewnie wywołałoby to jego gniew, gdyby tamtego dnia nie był skupiony jedynie na tym, co zrobi z pieniędzmi kradzież coraz bardziej mu doskwierała i ciążyła na duszy i próbował to nieprzyjemne uczucie zrównoważyć wizjami tego co kupi mógł iść do sklepu obuwniczego i sprawić sobie takie buty jakich zawsze chciał a nie najtańsze na targowisku wiedział że i tak kupi najtańsze ale mamił się marzeniami że chodzi w firmowym obuwiu że inni patrzą z uznaniem a on stąpa po szkolnych korytarzach tak by ich nie uszkodzić Mógł też iść do McDonalda zaraz po szkole i na obiad kupić sobie cały zestaw z zabawką. Zdawał sobie też sprawę, że starczy mu nawet na przenośną konsolę z jakąś grą. To było już kompletne szaleństwo, bo nie miał nawet prądu, żeby ją naładować, ani nawet internetu, ale rozkoszował się taką wizją, że samotne godziny bez matki spędza grając na Nintendo Switch. Widział taką konsolę u kolegi w szkole i ten nawet pozwolił mu zagrać w jedną z gier – i rozgrywka pochłonęła go tak, że zapomniał o całym świecie, a Marek właśnie tego w tamtej chwili pragnął najbardziej zapomnieć o całym świecie. Kiedy wracał ze szkoły, nie udał się jednak do sklepu, by kupić jedzenie czy buty, poszedł wprost do domu, chociaż Robert prosił go, by wpadł do niego. Proponował mu, że pograją w gry komputerowe i porozmawiają. Marek wiedział, że tak naprawdę jego przyjaciel chciał go poczęstować czymś do jedzenia, bo zapomniał zrobić sobie kanapki i nie jadł cały dzień. Na pewno chciał też zapytać o siniaka na czole, zadrapania i ugryzienia po komarach. Domyślił się, że wydarzyło się coś niesamowitego. Marek jednak odmówił i poszedł wprost do domu. Po drodze nie zauważył chudzielca z reklamówką pełną słodyczy i ucieszył się z tego. Pomyślał, że może w końcu dał sobie spokój. Kiedy zobaczył blok, w którym mieszkał, poczuł, że jego nogi stają się ciężkie. Spodziewał się zaparkowanego przed klatką radiowozu i policjantów z kajdankami siedzących na osiedlowej ławce. Policji jednak nie było, a ławkę zajmowały dwie starsze kobiety, perorujące o czymś zapamiętale, podczas gdy ich małe kundelki goniły się na trawniku, poszczekując i powarkując zabawnie. Widok psów ucieszył Marka. Wczoraj by nawet przyklęknął i się z nimi pobawił, ale tamtego dnia nawet się nie uśmiechnął. Od razu wzrok powędrował mu do okna korowskiej. Wydawało mu się, że Firanka w jej oknie poruszyła się i że kobieta patrzy właśnie na niego. Wiedział, że zajmowała się obserwowaniem wszystkich na podwórku i w okolicznych blokach, ale wtedy miał wrażenie, że wbija wzrok właśnie w niego. Spuścił głowę, powiedział sąsiadkom dzień dobry i otworzył drzwi prowadzące na klatkę schodową. Po schodach szedł powoli. I nasłuchiwał. Na drugim piętrze wyjrzał ostrożnie, czy drzwi mieszkania korowskiej są otwarte lub pochylone, i czy nie stoi tam gotowa, by domagać się swojej własności. Były zamknięte, więc trzema susami pokonał kilka ostatnich stopni i z walącym w piersi sercem włożył klucz do zamka. Zanim jednak wszedł do mieszkania, usłyszał za sobą głos sąsiadki. Wszystko mam na nagraniu. Marek zamarł i odwrócił się powoli. Korowska stała na progu swojego mieszkania musiała na niego czekać kobieta ubrana była w czarne leginsy i bordowy top na stopach miała markowe sportowe buty gdyby nie spojrzał na jej twarz mógłby pomyśleć że stoi przed nim nastolatka ale spojrzał na twarz i dostrzegł zmarszczki czerwone usta wyginały się w krzywym uśmiechu jakby chciała splunąć ale oczy patrzyły bystro ostro i karcąco. Marek niemal zachwiał się na nogach w uszach usłyszał jedynie szum pulsującej krwi jak mógł pomyśleć, że jej cokolwiek ukradnie i ujdzie mu to na sucho to musiała być pułapka zastawiła ją na niego by mieć go w garści usta korowskiej rozchylały się i zamykały ale nie słyszał słów nie krzyczała jednak ani nie groziła nie oskarżała Chłopak sięgnął po rulon banknotów, zwinięty w kieszeni gumką, recepturką i bez słowa podał go sąsiadce. Myślał, że ta natychmiast wyrwie mu go z dłoni, ale kobieta cofnęła się tylko w głąb mieszkania i uczyniła zapraszający gest. Wejdź, to porozmawiamy, powiedziała. Marek z banknotami w dłoni, na sztywnych nogach, przekroczył próg mieszkania sąsiadki, jak bezwolny robot. Miał nadzieję, że skończy się to wszystko jakimś wykładem o moralności i matka się nie dowie. Korowska zamknęła za nim drzwi na wszystkie zamki i łańcuch. W powietrzu poczuł jej perfumy. Spodziewał się charakterystycznego w mieszkaniach starszych ludzi zapachu naftaliny, kiszonej kapusty i zatęchłych szmat, ale pachniało świeżo kwiatami. Poprowadziła go do pokoju, w którym przyjmowała gości. Wnętrze było urządzone elegancko ale bardzo minimalistycznie. Wszystko w nim było białe: ściany, stół z krzesłami, pościelone łóżko i meble, okna zasłaniały nowoczesne pionowe rolety, a szyby były przyciemnione. Na półkach, na ścianach, niemal pod sufitem, ustawiono kilka paproci z liśćmi zwisającymi niemal do samej podłogi. Siadaj i schowaj te pieniądze do kieszeni, powiedziała Korowska, ale Marek, chociaż usiadł posłusznie na drewnianym krześle przy okrągłym stole, to jednak nie schował pieniędzy i rzucił je na blat, jakby parzyły. Rulon potoczył się kilka razy i zatrzymał. Korowska usiadła naprzeciwko chłopca i uśmiechnęła się. Miał wrażenie, że ten uśmiech mówił już cię mam i się nie wywiniesz. Kamera jest umieszczona w ścianie pod sufitem i widać dokładnie, co zrobiłeś. Powiedziała. To wysokiej jakości sprzęt twoja twarz nagrała się dobrze. Chcesz zobaczyć? Wskazała długim palcem na zawieszony na ścianie ekran telewizora. Marek potrząsnął głową. Nie trzeba, bo ja chciałem oddać te pieniądze, wybąkał. Ja nie chciałem kraść. I dlatego chciałeś wejść do swojego mieszkania, zamiast zapukać do mnie? Najpierw chciałem odstawić plecak, skłamał Marek i zaczerwienił się pod wzrokiem korowskiej. Wiem, że nie chciałeś, ale tak to właśnie jest i to nie przesada powiedzieć, że. To okazja czy nie złodzieja, ale nie tylko okazja. Z reguły trzeba czegoś więcej. Marek oblizał usta i spojrzał korowskiej w oczy. Nie wiedział, czy cokolwiek odpowiedzieć. Potrzeba jeszcze desperacji. I to ona cię pchnęła tam, gdzie się znalazłeś. Marek poczuł, że jest bliski łez. Każdy oddech piekł w piersi jak płomień. Proszę to zabrać, wybąkał. Ja przepraszam, ja nie chciałem i. Teraz już za późno, Marek, przerwała mu beznamiętnie. Teraz będziesz musiał zrobić to, co każę. Wtedy zapomnimy o sprawie, a pieniądze schowaj sobie do kieszeni i zapłać za prąd. Widziałam elektryków, jak wam znowu odłączali. Wiem, że po nocach siedzisz tam po ciemku. Nie, nie chcę, pokręcił głową. Teraz będziesz musiał zrobić, co każę, bo pójdę z tym nagraniem na policję. I im nie będziesz mógł wytłumaczyć, że oddałeś, a nawet gdybyś powiedział, że oddałeś, to ja zaprzeczę i powiem, że ukradłeś i schowałeś. A więc twoje oddanie nic nie da weź więc i pójdź do punktu, by opłacić przyłączenie prądu i zaległości. Korowska ujęła rulon banknotów w palce i położyła go przed markiem. Chłopiec patrzył na niego niepewnie. No wóż do kieszeni! warknęła nagle już bardzo nieprzyjemnym tonem. Drgnął i schował pieniądze. No to świetnie, grzeczny chłopiec, pochwaliła go. Jej czerwone wargi znowu wykrzywiły się w takim grymasie, jakby miała splunąć. Może nie uwierzysz, Marek, ale ja chcę ci pomóc. Ja wiem, co się dzieje z twoją matką. Musisz wiedzieć, że wiem, bo ja wszystkich obserwuję i wyciągam wnioski. Wiem wszystko o wszystkich na naszym osiedlu. Marek, który czuł mdłości ze zdenerwowania, popatrzył na nią uważnie. Serce znowu zaczęło mu się szarpać w piersi, naprawdę? wybąkał. Wie pani o sierpisku? Skinęła powoli głową. Patrzyła na niego poważnie, a nie jak na dziecko w ogóle Marek miał wrażenie, że rozmawia z nim jak z dorosłym. Mówiła jak równy do równego: Tak, widziałem nawet, że wczoraj za nią poszedłeś. Musisz mi powiedzieć, co widziałeś. Pani mi nie uwierzy. Pokręcił głową. Ja sam nawet nie wierzę. To przecież niemożliwe. Korowska westchnęła. Jestem stara, i im jestem starsza, w tym więcej rzeczy jestem w stanie uwierzyć. Powiedz, bo to jest drugie Twoje zadanie. Wykonasz wszystkie zadania i załatwię problem Twojej matki. To pani wie? Wiem. A ile tych zadań? zapytał. Tylko sześć. Pierwsze już wykonałeś, bo schowałeś pieniądze do kieszeni. Drugie zadanie polega na tym, byś opowiedział dokładnie, co się wydarzyło w nocy. Widziałem, jak wychodzi twoja matka, a zaraz potem ty. Poszedłeś za nią. Co tam zobaczyłeś? Przestraszyłeś się czegoś? Marek pokiwał głową. Widziałem potwora na sierpisku powiedział. I spojrzał na nią przekonany, że zacznie się śmiać. Twarz kobiety nawet nie drgnęła, a oczy patrzyły na niego poważnie i zachęcająco. Opowiedz wszystko po kolei i nie pomijaj niczego. Każdy szczegół dla mnie jest ważny. Każdy. Marek opowiedział wszystko. Z każdym słowem, które wypowiadał, czuł, że mu nieco lżej. I nieważne było, że słuchała wiedźma która skłoniła go do kradzieży. Ważne, że słuchała uważnie i nie wyśmiewała, ani nie oceniała. Nawet nie zauważył, kiedy po policzkach popłynęły mu łzy, szczególnie gdy opisywał, jak siarpiak chwycił matkę, skrępował i obryzgał białą, cuchnącą octem cieczą, a ona wydawała się właśnie tego pragnąć. Płakał, gdy opisywał zmiany na jej skórze, w zachowaniu i to, że traktowała go jak przeszkodę, Kogoś, kto ciągnie ją na dno, jak kamień. Korowska słuchała uważnie i zadawała pytania. Szczególnie interesowało ją siarpisko, a kiedy skończył, kazała mu poczekać przy stole. Wróciła ze świeżą bułką z masłem, serem i sałatą. Kazała mu zjeść. Nawet nie próbował oponować. Ja nie kłamie powiedział żując kanapkę. Naprawdę tam byłem. Wierzę. Widziałam cię, jak wracałeś mokry i zielony od rzęsy. Całe włosy w tym miałeś. No i twoje buty potwierdzają to, co mówisz przy każdym kroku. Zamilkł i jadł kanapkę. Korowska obserwowała go przez chwilę, a gdy skończył, przyniosła dwie kolejne. Mój mąż zginął na siarpisku, powiedziała. Nie zmienił się w siarpiaka, ale umarł, a ja nie wiedziałam, jak to wszystko powstrzymać. Poznałam te same symptomy co u twojej matki. Ale u kobiet trudniej to zauważyć, bo się malują i nie widać tego tak dobrze na ich twarzach. Jesteś bardzo uważny. Długo to zajęło? zapytał przerażony. Jak długo tam chodził, zanim sierpisko go zabiło? Kilka lat. U niego to trwało długo, ale nie ma reguły. Ja go próbowałam odciągnąć i były miesiące, kiedy nie chodził. Ale on tam chciał chodzić, zmuszał się, by nie chodzić, bo tam był szczęśliwy. Szczęśliwy? zdziwił się Marek. Jak tam można być szczęśliwym? Sierp jak przyciąga czarną magię, a nie. nie mógł być szczęśliwy, moja mama też. Korowska pokiwała głową i przyniosła mu sok pomarańczowy. Nie pamiętał, kiedy ostatnio pił prawdziwy sok z pomarańczy, takiego wyciskanego, a nie z koncentratu. To chyba nigdy ja ci pomogę, Marek, i uratujemy Twoją mamę powiedziała korowska, gdy wypił sok. Na początku poczuł radość i ciepło na sercu, ale po chwili wrócił ciężar. Chciał wierzyć w to, co mówiła, ale przed nim siedziała zła kobieta. Wiedział, że jest zła. Miała czarne włosy i uśmiechała się tak, jakby miała na niego zwymiotować. Kłamała, na pewno kłamała, nie pozwalał sobie na nadzieję że naprawdę chciała pomóc. Chciała go wykorzystać, użyć do czegoś złego. Wiedział to na pewno. Musisz jednak wykonywać to, co powiem, nawet jak to będzie złe i będzie krzywdzić ludzi, rozumiesz? Musisz być posłuszny. Tylko tak uratujemy twoją mamę. Musisz być posłuszny. Pokiwał głową. Był w pułapce. Jak mógł się nie zgodzić? tak naprawdę nie chciał się jednak nie zgadzać. Tliła się w nim nadzieja, że kobieta przed nim naprawdę chce pomóc, a on tak bardzo chciał, żeby ktoś mu zjął ciężar z piersi, ciężar ratowania matki. On nie był w stanie tego zrobić. Potwór na bagnach był zbyt silny. Nawet gdyby miał miecz i był okuty w płytową zbroję, to i tak nie miałby z nim szans w walce. Ale pamiętaj, Marek, by nie kwestionować moich poleceń. Zadania, jakie ci wyznaczę, mogą się wydawać dziwne, złe i bezlitosne i kompletnie niezwiązane z twoją matką, ale wszystko jest po to, by ją uwolnić od mocy siarpiska. Rozumiesz? Z tym potworem trzeba walczyć bezlitośnie, balansując na granicy śmierci i bezdennego zła. Wtedy i tylko wtedy można zwyciężyć. Będziesz posłuszny? Marek znowu pokiwał głową. Przez krótką chwilę coś mignęło w oczach korowskiej, jakiś rodzaj współczucia, który spowodował, że fala nadziei połamała wszelkie tamy w sercu chłopca. Po policzkach popłynęły mu łzy, wbił wzrok w stół. Moja mama. Nie jest zła, prawda? Ona nie jest zła. Poczuł, jak pomarszczona dłoń korowskiej dotknęła jego ramienia. Przeszedł go dreszcz, jakby otarł się o niego w wąż. Nie jest, odparła. Można ją jeszcze obudzić, ale musisz mnie słuchać. Pół litra wódki polikowej, poproszę, powiedział Marek, spoglądając na mężczyznę za ladą. To było trzecie zadanie, które kazała mu wykonać Korowska, i pierwsze poważne. Wymagające realnego wysiłku, bo zabranie pieniędzy i opowiadanie o siarpisku nie były trudne. Sprzedawca zerknął na marka i pochylił się do niego, opierając przed ramiona na kontuarze. Miał spuchniętą i czerwoną twarz. Z ust czuć mu było cebulą. A po co ci ta wódka, chłopaczku. Marek pomyślał, że to pytanie to dobry znak. W pierwszym sklepie sprzedawca rozejrzał się i poczerwieniał na twarzy. A potem kazał wychodzić powiedział, że dla niego wódki nie ma Marek widział jednak, że półki uginały się od butelek z alkoholem Pomyślał, że chodziło o tę właśnie wódkę polikową, że jej akurat nie ma w ofercie i dlatego poszedł bez wahania do kolejnego sklepu Takich punktów, gdzie można było kupić alkohol, było w jego mieście dużo wiele działało cały dzień i całą noc, jakby wódka i piwo były dobrami najpilniejszymi dla ludzi bez których nie można się obyć ani przez chwilę. W drugim sklepie upewnił się jednak, że wódka Polikowa stoi na półce i dopiero wtedy poprosił. Kobieta za ladą zignorowała go jednak kompletnie. Nawet na niego nie spojrzała. Kiedy poprosił drugi raz, powiedziała, by poszedł i lepiej kupił sobie gumę do rzucia. Dopiero w trzecim sklepie, gdy zaladą stał pan z brzuchem i opuchniętą twarzą, a w środku nie było innych klientów, Potraktowano Marka poważnie. — To dla sąsiadki. Chłopiec powtórzył z powagą powód, który kazała mu podawać w takim wypadku Korowska. — O, dla sąsiadki. Jasne, że dla sąsiadki. — powiedział mężczyzna cuchnący cebulą. — To ta sąsiadka nie może sama się pofatygować, jak zwykle? Tylko takiego, jak ty, posyła? — Nie wiem, proszę pana. Kazała kupić. — Powtórzył. A ja dostanę pięć złotych za to. — A wiesz, ty mały, że osobom przed osiemnastym rokiem życia a takich specjałów się nie sprzedaje? Mężczyzna sapnął i wyprostował się. — Prawo zakazuje. Ja tam nie wierzę, żebyś to ty chciał tę wódkę wypić, chociaż twoja posieniaczona buzia trochę podejrzana jest. W każdym razie za sklepem może być jakiś funkcjonariusz i zaraz jak ci sprzedam, może wejść do środka i odebrać mi koncesję. I jak będę zarabiał na chleb? To pan mi nie sprzeda? Zdziwił się Marek. No, nie sprzedam. Chyba sąsiadka będzie musiała się pofatygować osobiście. O, nowy klient. Odejdź, chłopaczku. Chyba że chcesz coś jeszcze. Marek wrócił do korowskiej, a ta tym razem nawet nie wpuściła go do mieszkania. Otworzyła je tylko na szerokość łańcucha. Mi nie sprzedadzą wódki, powiedział. Takim jak ja nie sprzedają. Nie mam osiemnastu lat. Kobieta tylko wzruszyła ramionami, na jej czerwonych wargach pojawił się krzywy uśmiech. Nie mówiłam, że to będzie proste, ani że należy to robić w najprostszy sposób, prawda? Może trzeba pokombinować. W każdym razie takie jest zadanie. Jak nie zrobisz tego do wieczora, to będę musiała zawiadomić policję. Masz czas do dwudziestej drugiej. Warknęła obojętnie i zatrzasnęła drzwi. Marek poczuł gorąco w piersi, ale zacisnął zęby i zszedł na dół. Musiał coś wymyślić, ale nie wiedział co. Wyruszył więc w miasto i wchodził do każdego sklepu z alkoholem, który napotkał. Próbował tłumaczyć, że jego sąsiadka jest chora i nie może pójść, ale potrzebuje wódki prosił i płakał, ale nic nie skutkowało. Chodził tak od sklepu do sklepu przez kilka godzin, doszedł do granic miasta. Odwiedził wszystkie stacje benzynowe i budki bez okien, wokół których kręcili się pijani mężczyźni. Bał się tam iść, ale jeszcze bardziej bał się, że nie pomoże matce, a Korowska pójdzie na policję z nagraniem, jak kradnie pieniądze. Nie obawiał się tak bardzo kary, bo wiedział, że raczej nie grozi mu więzienie, bo do więzienia zamykano dzieci. Martwiła go głównie reakcja matki. Znowu pomyślał, że powinien chociaż oddać pieniądze wrzucić je po prostu do skrzynki pocztowej i powiedzieć o tym policji, gdy Korowska go oskarży. Ale było już za późno. Wydał już większość. Najpierw poszedł do punktu, gdzie można zapłacić rachunki i uregulował zaległość za prąd, razem z opłatą za podłączenie. Później udał się do sklepu z obuwiem. Oparł się pokusie, by kupić markowe buty, ale nie zadowolił się też najtańszymi z bazaru. Wolał nie dojadać, ale chodzić w czymś, z czego nie będą się śmiać. Gdy wyszedł ze sklepu, było mu nieco lżej i czuł się odrobinę lepszy. Był złodziejem, chodził głodny i w porwanych spodniach, a w jego domu nadal nie było prądu, ale miał nowe buty. To było wspaniałe. Po odmowie w trzydziestym albo czterdziestym z kolei sklepie popatrzył na buty. Były zakurzone, a nogi i stopy bolały go od ponad pięciogodzinnego chodzenia. Nie pamiętałby kiedykolwiek tak długo chodził w życiu. Obszedł niemal całe miasto i wtedy usłyszał cichy głos za plecami. Wydał mu się znajomy. Marek, prawda? Odwrócił się i zobaczył chudego mężczyznę, którego widywał przy szkole. W ręku brakowało mu jednak reklamówki ze słodyczami. Zamiast tego miał na ramionach czarny plecak. Co ty tu robisz? zapytał. Nic powiedział Marek i odwrócił się, by uciekać, bo od mężczyzny było coś złego, o wiele wyraźniej niż od korowskiej. Czuć było od niego wilgotnym, zatęchłym złem. Kupię ci, co chcesz, krzyknął za nim mężczyzna. Marek odbiegł kilka kroków, potem zwolnił i zatrzymał się. To była jego jedyna szansa. Odwrócił się i podszedł do chudego mężczyzny, na którego twarzy wykwitł lekki uśmiech. Skąd pan wie? Widziałem. Byłem akurat w sklepie. Słyszałem, o co prosiłeś. I wiesz co? Nawet ją mam tutaj, w plecaku. Akurat lubię polikową wódkę. To dobra wódka. Też ją lubisz? Marek odsunął się o krok. To nie dla mnie, tylko dla sąsiadki. Powiedział zdziwiony, że ten mężczyzna może myśleć, że on pije wódkę. Dobra, dobra dla sąsiadki. W porządku. Słuchaj, ja ci dam ją za darmo. Ale musisz iść do mojego mieszkania, mieszkam niedaleko, tam mam nie przerwał mu Marek. Nigdzie z tobą nie pójdę. Matka ostrzegała go przed takimi ludźmi, jeszcze jak go głaskała po plecach i rozmawiała, a sińce pod oczami miała ze zmęczenia ciągłą pracą, a nie przemianą w siarpiaka. Mówiła, żeby nigdy pod żadnym pozorem nie wsiadał do obcego samochodu, nie szedł do mieszkania obcej osoby, a nawet nie dał się przez kogoś prowadzić gdziekolwiek, ani na plac zabaw, do parku czy nad rzekę. Zapamiętał dobrze tę lekcję. Dobra, dobra! Syknął za nim mężczyzna. Nie idź, tam ci tutaj. Marek zatrzymał się i odwrócił. To była jego jedyna szansa, aby wypełnić zadanie. Mam ze sobą tę butelkę. Mężczyzna zdjął plecak, ukląkł na chodniku i pokazał chłopcu zawartość. Widzisz, nie kłamie. Nazywam się Mateusz. Mateusze nigdy nie kłamią. No chyba, że są w garniturach. W garniturach wszyscy kłamią. A ja widzisz. Nie mam garnituru. Będziesz mógł po prostu wziąć i sobie iść. Będziesz mógł, tylko powiedz grzecznie dziękuję. Daj tę reklamówkę, co trzymasz w ręku do owinę butelkę, żeby nikt nie widział co niesiesz. No daj. A potem będziesz mógł po prostu iść, tylko powiedz dziękuję. Bo trzeba mi podziękować, nie? Marek podszedł do Mateusza i podał mu reklamówkę. Potem odebrał wódkę i powiedział dziękuję. Korowska zdziwiła się, gdy Marek pojawił się w drzwiach z butelką wódki. Zobaczył, jak jej proste, starannie wypielęgnowane i uczernione brwi unoszą się. Udało ci się, no dobrze, mruknęła. Ale ja nie chcę tej butelki. Masz ją dla mnie przechować dwa dni u siebie pod łóżkiem, bo dzisiaj po południu twoja matka pojechała do pracy do Warszawy i wróci jutro rano. Potem wieczorem znowu pójdzie na siarpisko, prawda? Marek pokiwał głową. Zawsze tak robiła, powiedział. No dobra, to wejdź do mnie, musimy porozmawiać o ostatnich zadaniach, powiedziała korowska i zdjęła łańcuch. Poprowadziła go do stołu jak poprzedniego dnia, przyniosła kanapki i sok pomarańczowy. Pewnie nic nie jadłeś, co? Nie. No właśnie Zjeść nie było czasu, ale buty zdążyłeś kupić. Ładne, sportowe, no i prąd ci podłączyli. Przyszli dzisiaj jak byłeś w szkole. Dzisiaj w nocy nie będziesz się bał. Ja się nigdy nie boję, odparł Marek, ale poczuł ulgę. Nie cierpiał ciemności. Ale co mam zrobić, bo najpierw skończ jeść, a potem dam ci kolejne zadanie, przerwała mu i na jej ustach pojawił się krzywy uśmiech. Teraz, gdy znał ją lepiej, zaczął podejrzewać, że ta kobieta tak się po prostu uśmiechała. Miała coś z twarzą nie poruszała się ona w taki sposób, jak u normalnego człowieka. Musisz być dzielny, Marek, bo trzeba będzie wytrzymać ból, bo jutro wielki dzień, jutro zabijemy Siarpiaka i twoja matka będzie wolna, jak wszystko pójdzie dobrze. Siarpiak umrze. Siarpiak, który był odpowiedzialny za tragedię nie tylko takich jak ty, byli też inni. Jest ryzyko i to ogromne, nawet dla mnie, ale to jedyne wyjście. Bagno jest straszne powiedział Marek. Ma pani jakąś broń? Mam. Magiczną? Zapytał i poczuł się głupio, gdy to słowo opuszczało jego usta. Wydawało mu się jednak, że na magicznego stwora potrzebna jest magiczna broń. Korowska zawahała się przez chwilę, a potem pokiwała głową. Tak, magiczną broń. Ale wszystko zależy od ciebie. Musisz się słuchać, słuchać co do Joty. No, ale dokończ jedzenie. Potem ci coś pokażę. Marek zjadł żarłocznie kanapkę i popił sokiem. Korowska patrzyła na niego cierpliwie. Zapytała, czy chce jeszcze, ale ten tylko pokręcił głową. Najpierw powiedz, jak ci się udało kupić wódkę. Poprosiła. Poradziłeś sobie szybko i sprawnie. Myślałam, że będę musiała ci naliczać kary za zwłokę. Już nawet sobie takie obmyśliłam. Chodziłem i mi nikt nie chciał sprzedać. W każdym sklepie byłem chyba i już myślałem, że się nie uda, ale taki jeden pan kupił za mnie tę wódkę. To znaczy dał mi ją, bo miał w plecaku. A, tak. Jak się nazywał ten pan? Mateusz. A zna go pani? Twarz kobiety ściągnęła się. Zapomniałeś chyba, kto tutaj zadaje pytania, kto odpowiada. I co? Chciał ten pan coś za to? Najpierw chciał, żebym poszedł z nim do mieszkania, ale moja mama powiedziała, żebym nigdy takich rzeczy nie robił. Ale i tak dał ci wódkę. Tak. Kobieta pokiwała głową. Jesteś mądry, Marek i dzielny. Miałeś szczęście z tą wódką, myślałam, że będziesz krążył kilka dni, a ty sobie poradziłeś w jeden. Jesteś mądry i dzielny, prawda? Pokiwał ostrożnie głową. Zastanawiał się, do czego zmierzała. Teraz dla mnie coś napiszesz. Masz tam jakiś zeszyt szkolny? Wskazała na plecak, który postawił sobie przy nodze. Skinął głową. Doskonale. Wyjmij go, wyrwij jedną kartkę i przygotuj się do pisania. Marek bez słowa wykonał polecenie. Nie dziwił się już niczemu. Co mam napisać? zapytał. To, co byś chciał, żeby stało się z twoją mamą. Co byś chciał, żeby wróciło. Bo chciałbyś, żeby było tak, jak dawniej, sprzed siarpiska. Tak, chciałbym. To po prostu pisz. Napisz list do matki. Na początku napisz droga mamo, potem to, co ci przyjdzie do głowy. Musisz opisać, co było dobre i co jest złe, i że chcesz, żeby wróciło to dobre. W ramach jutrzejszego rytuału będę musiała go przeczytać na głos przed sierpiakiem. Postaraj się. To bardzo ważne, by płynęło to z serca. Wyobraź sobie, że mówisz do matki, a ona słucha. Marek wyjął zeszyt, wyrwał podwójną kartkę w kratkę ze środka i zaczął pisać. Na początku szło mu ciężko, ale Korowska zauważyła to i wyszła z pokoju. Wtedy słowa popłynęły same wspominał chwile, kiedy byli z matką razem, gdy chodzili do parku i na targowisko. Tęsknił za wieczornymi rozmowami, czytaniem książek z biblioteki. Smakiem klusek leniwych smażonych na patelni z bułką tartą. Przepraszał, że wzywali ją czasem do szkoły, gdy nie potrafił powstrzymać emocji, ale obiecywał, że już umie, że to się nigdy nie powtórzy. Gdyby tylko ona nie chodziła na sierpisko, to on nigdy nie uderzy nikogo, bez względu na to, co będzie mówił, no może z wyjątkiem jakichś największych okropności. Obiecywał, że będzie jej pomagał jak będzie wracała późno z pracy i sprzątał cały dom, bo już sprząta, ale ona tego nie zauważa. Musi wszystko szorować ręcznie, bo nie ma żadnych płynów, ale wszystko jest czyste i sam sobie pierze, a nawet umył okna na wiosnę. Strony zapełniały się wspomnieniami, prośbami i obietnicami. Płynęły same, jakby od dawna w nim tkwiły. Same wylewały się na papier. W pewnej chwili usłyszał za plecami głos Korowskiej. Dobrze, wystarczy, bo się ostatnia strona kończy. Napisz jeszcze na końcu takie zdania. Już nie mogłem, mamo. Nie mogłem i przepraszam. Kocham cię, Marek. Kiedy spełnił jej polecenie, korowska kazała mu złożyć kartkę na pół. Jak wrócisz do siebie, to schowasz ją pod poduszkę i będziesz trzymał tam trzy noce, rozumiesz? Ale ja nie chcę pokazywać tego mamie. Nie będziesz musiał, Marek. To jest po prostu element magii, magiczny element, który potrzebny jest w walce z siarpiakiem, i zaraz będzie potrzebny drugi. Korowska obeszła stół, usiadła przed chłopcem i położyła ręce na blacie. Podwinęła rękawy bluzki i odsłoniła różowe szramy na przedramionach. Zaczynały się od nadgarstka i do łokcia, przecinały skórę co najmniej trzydzieści razy. Co to jest? Wybąkał. Serce zabiło mu mocno i odruchowo schował ręce pod blad stołu. Korowska nie odpowiedziała, tylko obróciła przed ramiona tak, by zobaczył również ich zewnętrzną stronę, też pokrytą bliznami grubymi jak pijawki. To są magiczne znaki, które powodują, że siarp jak traci moc. Musisz je mieć tak, jak ja. Nie bój się. Będzie bolało, ale się uda i szybko się zagoi. Nie musisz mieć tak dużo i takie głębokie jak ja. Wystarczy pięć na lewym ręku. Lepiej, żeby było więcej, ale wystarczy pięć. Marek dopiero wtedy zauważył, że na stole stoi środek odkażający, duży kawałek uniwersalnego plastra oraz bandaż. Ja ci to zrobię, powiedziała Korowska. Ty będziesz miał na zewnętrznej stronie. Będzie bolało, ale osłabi siarpiaka. Wyciągnij lewą rękę, ja to zrobię. W dłoni kobiety pojawiła się żyletka. Ja to zrobię za ciebie, nie dlatego, że to lubię, ale możesz je zrobić źle, albo za płytko, albo za głęboko. Chłopiec nie wyciągnął ręki, bał się. Marek, chcesz uwolnić matkę? Ostrzegałam, że to nie będzie łatwe. Chcesz ją uwolnić? Ja nie będę czekać długo. Marek poczuł, jak całe ciało oblewa mu pot. Nie lubił krwi i czuł dreszcze, gdy wyobrażał sobie, co się zaraz z nim stanie. Zacisnął jednak zęby. Położył lewą rękę na blacie i zamknął oczy. Po chwili poczuł chłodny płyn na skórze i zaraz później lekkie pieczenie, gdy ostrze żyletki zagłębiło się w jego ciało i rozcięło skórę po raz pierwszy przez cały dzień w szkole rany na przedramieniu swędziały. Głównie powodował to upał, który usiadł na miasteczku i przygniótł mieszkańców rozgrzanym, mdłym odwłokiem. Marek, pomimo wysokiej temperatury, założył bluzę z długim rękawem, by zakryć plastry. Nie chciał, by ktoś pytał o jego rany na przedramieniu. Kilka mógł jeszcze wytłumaczyć z zabawą z kotem, ale nie aż tyle i nie tak głębokich. Cały czas drapał się jednak do tego stopnia, że krew zaczęła przesiąkać i pokazała się na rękawie. Na szczęście nikt tego nie zauważył, Oprócz roberta, który cały dzień dziwił się zachowaniu przyjaciela. Gdy wyszli ze szkoły, zaczął go wypytywać: No, chodź do mnie dzisiaj do piwnicy. Posiedzimy se tam razem. Wiesz jak tam fajnie zimno? Mam fajną planszówkę o żołnierzach. Chodzisz po planszy, zdobywasz broń i strzelasz. To jest naprawdę zarąbiste. Nie, dzisiaj nie mogę, nie mogę. Ty dziwny jesteś, Marek. Chory czy co? Taki smutny. Po co masz tą grubą bluzę? Gotujesz się tam jak kartofel w garnku. Jak ci zimno, to musisz iść do lekarza, bo masz gorączkę. Nie, naprawdę. Jutro wszystko powiem, Robert. Dzisiaj jadę z mamą do rodziny. Mam coś ważnego. Urzesz, czuję to. Wiem, kiedy kłamiesz. Ale dobra, nie to nie. Jak ci się dupa spoci, to wal do piwnicy, bo będzie Edyta i Zosia na pewno. Ty chyba lubisz Zosię? Marek pokiwał głową i westchnął. Dzisiaj nie. Kiedy podawali sobie ręce na pożegnanie, Marek przyciągnął nagle do siebie Roberta i poklepał po plecach. Jesteś naprawdę zajebisty, powiedział. Eh, no co ci tak nagle? Przecież jutro się widzimy, nie? Jasne. Marek roześmiał się sztucznie i pokiwał głową, chociaż nie był tego taki pewien. Ruszył w stronę domu i ciężar na piersi powrócił. Gapił się w chodnik i szedło o wiele wolniej niż zazwyczaj. Zostało ostatnie zadanie, które wydawało mu się proste, ale jednocześnie bał się je wykonać. Gdy Korowska wyjawiła mu je poprzedniego wieczora, nie mógł uwierzyć, że go o to prosi. Powiedziała, że mężczyzna, który dał mu wódkę, wcale nie nazywa się Mateusz, a Krzysztof i jest jej synem. Chciała, żeby zaprosił go do mieszkania wieczorem zaraz po tym jak matka wyjdzie na siarpisko. Wytłumaczyła, że przyjdzie wtedy do nich, by go przekonać, by im pomógł i we trójkę ruszą zabić siarpiaka. Marek dziwił się, że nigdy nie widział Krzysztofa w jej mieszkaniu, ani nie słyszał, żeby rozmawiali. Dlaczego go nie widział, skoro był jej synem? Korowska wyznała, że to jest materia, której nie musi rozumieć. Zostało mu ostatnie zadanie. Jeżeli je wykona, to będą mieli szansę wyciągnąć matkę z władzy Sierpiaka, a jeżeli nie, to będzie stracona. Tłumaczyła, że Krzysztof jest dobrym człowiekiem, ale bardzo samotnym i że gdy zacznie z nim rozmawiać, zaproponuje spotkanie w parku albo w toalecie na dworcu. Nakazała jednak Markowi, by zaprosił go w nocy do mieszkania, bo chce mu oddać butelkę wódki. Miał zapewnić, że matki nie będzie do rana. Nie mógł też wspominać, że Korowska ma z tym coś wspólnego, bo to by zniweczyło cały plan działania. Zobaczył mężczyznę tam gdzie zwykle, na jednej z ławek za placem zabaw. Krzysztof odpoczywał w cieniu. Siedział i czytał gazetę, a obok niego leżał plecak. Z drugiej strony znajdowała się przezroczysta foliówka z landrynkami. Cukierki z czekoladą, które nosił zazwyczaj rozpuściłyby się w upale. W innym przypadku Marek przeszedłby na drugą stronę ulicy żeby nie przechodzić blisko mężczyzny od którego czuć było złem ale tym razem szedł chodnikiem wyprostowany i z bijącym sercem skierował się w stronę ławki nie lubił tego mężczyzny było w nim coś dziwnego jakby patrzył na zwiniętego grzechotnika potrząsającego czubkiem ogona dzień dobry powiedział bo nie wiedział jak zacząć Mężczyzna położył na kolanach gazetę. Marek zauważył bandaż na jego lewym ramieniu, który wystawał spod rękawa białego t-shirta. — O, dzień dobry. Jak się masz? Chcesz nadrynkę? Mężczyzna podniósł foliówkę z cukierkami i wyciągnął w stronę chłopca. Wydawał się nie być zdziwiony, że Marek podszedł. — Nie, ja chciałem panu podziękować i chciałem oddać tę wódkę. Tylko trochę wypite już. Sąsiadka nie chce. Krzysztof drgnął i rozejrzał się wokoło. Oblizał usta. — Dobrze — powiedział pospiesznie. — To przynieś do, do parku, w, ale wieczorem. Ja będę czekał, bo teraz mam coś do załatwienia. Powiem ci, gdzie... — Nie — przerwał mu Marek. — Ja bym wolał, żeby pan przyszedł do mnie do domu. Krzysztof zmarszczył brwi. — Twojego domu? — Tak, po tym, jak mama wyjdzie na noc. Będę sam całą noc. Nie chcę, żeby ktoś widział. Tak, to zrozumiałe, zrozumiałe. A gdzie to jest? Marek podał adres, a mężczyzna pokiwał głową. Potem otworzył plecak i schował tam cukierki. Wyglądał, jakby się zastanawiał. Chłopiec pomyślał, że niepokoi go, że naprzeciwko mieszka jego matka. Dobra, odbiorę wódkę o dwudziestej trzeciej. Albo trochę później. Tylko ja mogę mieć chustkę na twarzy, bo też nie chcę, żeby widzieli ludzie, że ja daję młodym butelki... Wódki, chociaż one są dla sąsiadki, oczywiście, bo przecież nie dla matki. Uśmiechnął się złośliwie. Nie, to było dla. Marek chciał powiedzieć Korowskiej, ale w porę się powstrzymał. Bał się, że wystraszy Krzysztofa. W porządku, tu umawiamy się, że zapukam cztery razy w ten sposób, dobra? Wystukał rytm na ławce. Będziesz wiedział, że to ja. Zapamiętasz? Tak, proszę pana, będę czekał. Marek miał nadzieję, że matka dostrzeże, że w mieszkaniu znowu jest prąd i zapyta, co się stało. Ona jednak nic nie powiedziała, nie interesowało jej to. Może nawet nie zauważyła. Po tym, jak wrócił ze szkoły, nie odezwała się ani słowem. Kilka godzin odsypiała na tapczanie, a gdy się obudziła, to patrzyła na Facebooka w telefonie. Nie zauważyła nawet jego plastrów na ramieniu, chociaż specjalnie je odsłonił, żeby widziała krew. Zgodnie z poleceniem korowskiej umieścił pod poduszką list a w szafce żyletkę, którą pocięła mu przed ramię. Potem przez dwie godziny leżał na swoim łóżku, ukradkowo obserwując matkę. Ubrała się, gdy zaczęło się ściemniać, a potem wyszła z mieszkania, polecając mu, by zamknął za nią drzwi. Marek wyjął z pod butelkę wódki i postawił ją na stole. Potem zdjął piżamę i ubrał się do wyjścia. Założył stare buty, które ciągle mlaszczały przy każdym kroku. Przygotował też nóż, latarkę i środek na komary. Włożył wszystko do kieszeni spodni. List, który miał przeczytać matce, schował w kieszeni na piersi. Potem czekał. Spojrzał na zegarek na ręku. Pokazywał godzinę dwudziestą drugą piętnaście. Było jeszcze dużo czasu. Usiadł na łóżku, objął się rękami za brzuch i pochylił. Miał ochotę iść do Korowskiej, by upewnić się, że jest gotowa, ale w końcu zrezygnował. Bał się, że będzie z tego powodu zła. Minuty mijały powoli i coraz bardziej się niepokoił. Przypomniał sobie siarpiaka. Wydawało mu się, że nawet we trójkę nie mają szans w walce. Stwór miał dziesiątki ramion, długich na kilka metrów i nawet jakby udało się dostać do jego korpusu, to gdzie mieli dźgać? Nie miał głowy ani serca, żadnego słabego punktu. Jedyna nadzieja w tej magii, którą obiecywała Korowska. Gdy usłyszał pukanie, drgnął na łóżku. Krzysztof pojawił się wcześniej niż powinien. To był na pewno on, bo stuknął cztery razy w charakterystycznym rytmie. Marek podszedł do drzwi i je otworzył. Mężczyzna przed nim w ogóle nie przypominał Krzysztofa. Miał czarne włosy jak korowska, ubrany był w zielony mundur, a na twarzy zawiązał chustę. Wpuść mnie szybko, powiedział, i chłopiec rozpoznał jedynie jego głos. Muszę wejść do środka. Marek zawahał się na chwilę i wtedy mężczyzna pchnął drzwi gwałtownie i wtargnął do środka. Miał na ramionach plecak, ale inny niż w parku, a w rękach plastikowy, czarny wór na śmieci. To tam, na stole? zapytał, wskazując przed siebie. Tak, potwierdził Marek i popatrzył w tamtym kierunku. Ruszył, żeby wziąć butelkę i podać ją mężczyźnie, ale nagle poczuł, że coś czarnego zasłania mu oczy i zaciska się na szyi. Zanim spróbował zerwać grubą folię z głowy, poczuł silne pchnięcie, potknął się i wielki ciężar zwalił mu się na plecy. Nie zdążył się osłonić dłońmi i uderzył twarzą o podłogę. Krew wypełniła mu usta. Próbował krzyczeć, nabrać powietrza, zrzucić napastnika z pleców, ale nie mógł. Dusił się, walił stopami o podłogę, zdołał potrącić stół i butelka z wódką stoczyła się i rozbiła. Nie widział tego, ani nie słyszał. Tracił siły, a mężczyzna naciskał kolanami na jego plecy, by wycisnąć z niego oddech. Przed oczami zaczęły mu krążyć czerwone plamy. Osłabł, aż w końcu utonął w ciemności. Kiedy otworzył oczy, zobaczył biel szpitalnej sali. Nie pamiętał, co się stało, ale nadal czuł na piersi ciężar i wypełniał go strach. Żebra bolały przy każdym oddechu. Kiedy uniósł dłoń, zauważył, że w nadgarstku zainstalowano mu wenflon. Rozejrzał się powoli i na półce dostrzegł sztywną kartkę z bloku, stojącą na kupce komiksów. Ktoś napisał na niej Jak się obudzisz, to przeczytaj, tylko nie zaginaj rogów. Poznał pismo Roberta. Spróbował wstać, i wtedy pacjent obok wezwał pielęgniarkę, która kazała mu się położyć. Zawołała lekarza, a ten zadał mu kilka prostych pytań o imię i nazwisko, o to gdzie mieszka, kazał podnieść ręce, nogi i poruszać palcami. Na samym końcu kazał usiąść i przejść kilka kroków. Markowi kręciło się w głowie, ale udało mu się. Za oknem sali szpitalnej dostrzegł mokrą ulicę. Owiał go chłodny wiatr, upały już minęły, wszystko dobrze się wydaje, powiedziała pielęgniarka. Na pewno coś to zostawiło, mruknął lekarz. Dwa dni to długo, ale najważniejsze, że chyba żadnych trwałych. Gdzie moja mama przerwał mu Marek ochryple, gardło bolało przy każdym słowie w ustach miał sucho, w piersi czuł gorąco, bo przypomniał sobie siarpiaka i to, co mieli zrobić, obawiał się najgorszego. Gdzie moja mama? krzyknął. Gdzie? zaczął szarpać się i łkać, bo myślał, że nie udało się, że siarpisko pochłonęło ją całkowicie i został sam. Lekarz wyciągnął ręce, by go powstrzymać przed wybiegnięciem na korytarz, ale nie musiał. Fala emocji spowodowała, że nogi chłopca ugięły się pod nim, a w głowie zawirowało. Pielęgniarka podtrzymała go i położyła na łóżku. Zanim doszedł do siebie, poczuł ukłucie w ramię. I zasnął. Marek usiadł na krześle przy stole, ale zaraz wstał. Dłonie trzęsły mu się i zaczął krążyć po pokoju widzeń. Miał się widzieć z matką, bał się tego jednocześnie i pragnął. Po wyjściu ze szpitala nie wrócił do domu. Policjanci odwieźli go do budynku otoczonego ceglanym murem, w środku znajdowało się wiele dzieci i kilku dorosłych, którzy dali mu nowe ubrania i wskazali łóżko, na którym przespał noc. W budynku był pokój z telewizorem i stół z piłkarzykami. Wiedział, co to za miejsce, ale zapewniano go, że jego matka wkrótce go odwiedzi i że teraz nie może. Kiedy usłyszał jej kroki na korytarzu, zakręciło mu się w głowie i znowu usiadł. Matka weszła do pokoju niepewnym krokiem. Miała na sobie dres, oczy czerwone z niewyspania i podkrążone jak wcześniej, ale patrzyła na Marka inaczej. Na piersi zauważył naszyjnik zawieszony na rzemieniu. Ściskała go mocno w ręku. Ledwo jej się mieścił w dłoni. Podeszła ostrożnie, jakby się wstydziła, ale patrzyła na niego tak jak dawniej. Pół godziny, przypomniał mężczyzna w garniturze, który wszedł za nią do sali widzeń. Dobrze, rozumiem, odparła. Drzwi zamknęły się. I w pokoju znowu było słychać tylko krzyki bawiących się na boisku dzieci i przejeżdżające ulicą samochody. Mamo, ja, powiedział, ale słowa stanęły mu w gardle. Zatrzymała się przy stole, zaledwie metr od niego. Tak synku? Ja, znowu przerwał. Matka mówiła do niego jak dawniej i patrzyła na niego jak dawniej. Nadal była blada. Ale zniknął zielonkawy odcień na skórze, i palce nie kończyły się długimi, czarnymi paznokciami. Musiała je obciąć. Przysunęła krzesło i usiadła obok niego. Robiłam coś głupiego, powiedziała. Siarpiak, szepnął. Byłaś na siarpisku. Ja nie poszedłem. Jak się uwolniłaś? Popatrzyła na niego bez zdziwienia chociaż policjanci i smutne panie kręcili głowami i wzdychali, jak opowiadał o potworze na sierpisku i przemianie matki. Nie wierzyli oczywiście. — Tak, pani Wanda, ta, co cię uratowała, wszystko mi opowiedziała. Mówiła, że jej... Mówiłeś, ona... Wyciągnęła rękę i pogładziła go po jego bliznach na lewym przedramieniu. Usta wykrzywiły jej się, ale zdołała opanować wzruszenie. Czytałam twój list wiele razy. Dali mi kopię, bo to jest dowód, że ja jestem zła. Ale ja nie jestem zła. Przysięgam, że nie będę. Czy jestem? Marek pokręcił przecząco głową. Chciał coś powiedzieć, ale gardło mu spuchło. Ale jak chcesz, to będę taka jak kiedyś. Dasz mi szansę jeszcze raz. Dasz? Marek spojrzał na wisiorek, który kołysał jej się na piersi. Był to stalowy trójkąt wpisany w koło. Pokiwał głową. Co to jest? Amulet? Chroni przed sierpiskiem? Matka znowu zamknęła wisiorek w dłoni. Tak, on mnie chroni i przypomina, by tam nie chodzić. Pani Wanda mi pomogła stamtąd uciec. Powiedziała, co robić, żebym cię odzyskała. Bo to ona cię uratowała. Uratowała? Tak, usłyszała twój krzyk i wbiegła do mieszkania z młotkiem i uderzyła tego, tego potwora kilka razy w tył głowy. Nie musisz się go bać. On już nikomu nie zaszkodzi. Kiedyś zaszkodził komuś, kogo znała, ale to tajemnica. Nie mów nikomu. Zabiła go? Matka zawahała się. Zabiła, ale dzięki temu cię uratowała. I mnie też. To był bardzo zły człowiek. I wcześniej krzywdził innych, pani Korowska widziała, jak się kręcił po osiedlu, i zareagowała. Uratowała cię, a ja. Nagle zamilkła i zakryła dłonią usta. Potem objęła go, a on wtulił się w nią jak kiedyś. Pachniała inaczej, o wiele łagodniej, nie czuł od niej kwasu sierpiska i przestała palić. To może zająć długo, ale będzie tak jak wcześniej, kochany. Będzie jak wcześniej obiecuję epilog Marek zrozumiał co się stało kilka tygodni później kiedy opuścił dom dziecka i wrócił do mieszkania matki siarpiak nie istniał a na sierpisku nie było potworów a jedynie miliony komarów matka przestała jeździć do Warszawy i znowu pracowała w sklepie spożywczym na kasie zaczęła się też wieczorami uczyć bo chciała znaleźć lepszą pracę i swój cel osiągnęła w skrzynce pocztowej nie odnajdywał już ponagleń do zapłaty a w mieszkaniu pojawiła się pralka, mikrofalówka, a później nawet telewizor. Chłopiec nie rozumiał tylko dlaczego matka rozmawiała z Wandą Korowską. Tłumaczył jej -że to była zła kobieta że to ona kazała mu napisać list i kupić wódkę to ona skłoniła go by wpuścił Mateusza do mieszkania i poraniła mu żyletką przed ramiona. Matka nie chciała mu jednak wierzyć. Tylko kiwała głową i płakała, ale się na nią nie złościła. To było dziwne. I pewnego dnia, gdy mył zęby po kolacji, wszystko zrozumiał. Wszystko mu się ułożyło. Korowska robiła rzeczy złe, ale spełniła też obietnice. Nie obiecywała nigdy, że pójdą na siarpisko, obiecała tylko, że zabiją razem siarpiaka. I zabili, zniknął. I życie stało się lepsze. Wstał w progu łazienki z bijącym sercem i popatrzył w stronę mieszkania korowskiej. Pomyślał, że musi ją przeprosić. Nie podziękował jej jeszcze, ani nawet nie mówił dzień dobry, obiecał sobie, że to naprawi. No chodź, Marek, podrapię cię po plecach i idziemy spać, powiedziała matka. Chłopiec wypłukał usta, położył się na łóżku i odsłonił plecy. Poczuł na skórze delikatny dotyk matki. Jeżeli ci się podobało, proszę o lajka, subskrypcję i komentarz. Pozdrawiam. Bruno Siak. Znałem kiedyś małego chłopca, który przez łzy zapytał mnie w nocy, czy jego mama jest zła. Chciał usłyszeć, że nie, że jego matka nie jest zła, chociaż ode mnie. I powiedziałem, że nie jest. Nigdy bym się po nim nie spodziewał, że słyszę epitety, jakimi wszyscy wokół obdarzali jego matkę, gdy wytykali jej zachowanie, alkohol, papierosy i brak troski o dzieci. On prosił jedynie, bym chociaż na chwilę zapewnił go, że jego matka nie jest zła, i czułem w jego głosie, że ma łzy w oczach. Tamta historia nie zakończyła się dobrze, tak jak w mojej opowieści. Mój Marek wyrósł na odpowiedzialnego mężczyznę, silnego, unikającego używek, pracowitego. I mającego cel, ale jego matka nie podniosła się do końca, umarła schorowana, gdy miał kilkanaście lat, nie przestała pić chciałem, żeby moja historia zakończyła się inaczej.